Ja jestem Nitek, dzisiaj gramy na Wośpie, Wośp na Jaroku. To nie koniec tego zdarzenia, jestem zaledwie tutaj słodkim interludium ze względu na to, że całość eventu przyniesie się potem do studia online, offline właściwie w Warszawie. No i jak widzicie, każdy przynosi swoje szlagiery, ja przyniosłem swój, czyli Enter the Gungeon. Dzień dobry, witam serdecznie, mam nadzieję, że jesteście wyspani, bo ja, no tak se. Wczorajsze granko tutaj dość mocne odgięło na mnie swoje piętno. Ja jeszcze tylko tutaj potrzebuję dashboarda z ewentualnymi wpłatami, więc dajcie mi jeszcze sekundę, bo mi to zniknęło, gdyż sobie to wyłączyłem. Jeszcze muszę sobie was odpalić, bo też sobie to przez przypadek wyłączyłem. Także dzień dobry, nie śpimy, pomagamy. Tak jest. Ja jestem przez 2 godziny do godziny 12, po mnie są jeszcze kolejne osoby. Nie, gadam do godziny 10. Po mnie są kolejne osoby. No i od 12 jest właśnie to studio offline, gdzie chyba będzie pierwszy pan Niedaradek, który miał tu być zresztą ze mną, ale nie wstał. Także witam was serdecznie, zabawię was już serdecznie też, tylko potrzebuję, tak jak mówię, jeszcze odpalić sobie was, bo nie widzę czatu. A muzyczka jest, spokojnie, spokojnie. Już sobie tylko odpalę czat. Alright. Dobrze, mamy czaty. Dobrze, moi drodzy, lecimy. Szlagier lekko lubię, można powiedzieć, ze względu na to, że przy Enter the Gungeon dość dużo godzin spędziłem, więc no trochę można powiedzieć, że się na tym znam. A jedno z moich ulubionych tematów. Cześć, newbie, tak jest. Odpalić was ze względu na to, że jest 8 rano w sobotę, więc jesteście fest wytrwali, skoro tutaj siedzicie całą noc i cały dzień. Także teraz trzeba wam troszkę zastrzyku energii, żeby nie było spania, bo przecież to całe najlepsze dobro imprezy dopiero się zaczyna. Dzień dobry, Sasku, witam serdecznie. Tutaj też widzę, że na wachcie stoisz chyba cały dzień, więc no, myślę, że tam kawy dużo wjechało. I mam nadzieję, że bawisz się równie dobrze, jako i ja się wczoraj bawiłem, oglądając Battlefield, właściwie biorąc w nich udział. I jeszcze potem na kolejnych streamach też gdzieś tutaj rzucałem jednym okiem, chociaż żeśmy też bawili się w małe zabijanko na bułę z HS-em, który również nie wstał. Także HS, Radek, my się policzymy, my się policzymy. Tak jest, Enter the Gungeon, jeżeli ktoś nie wie, to gra z gatunku roguelike, czyli za każdym razem mamy co innego i jakoś tak złapała mnie bardziej za serce, aniżeli takie Binding of Isaac, które co prawda lubię, natomiast no faktycznie nie jest to jakiś tam mój konik i jestem w tym turbo miękki. W Enter the Gungeon zresztą też, to będziecie mogli zaraz zauważyć, no w Binding of Isaac trochę bardziej, więc no dlatego nie Binding of Isaac, a Enter the Gungeon. No lubię obie gry. Ale jakoś tak Enter the Gungeon, no bliższe mojemu sercu. Jestem w stanie coś tutaj pokazać w ciągu tych 2 godzin i spędzić z wami czas. Dzień dobry, Double Down. Radek zmieli kawę? No nie zmieli kawy. No to dlatego tak naprawdę, że Radek chciał wstać, ale potem sobie przypomniał, że musi gnać do studia offline, przygotować się na otwarcie. W związku z tym stwierdził, że jednak no nie da rady tutaj być, bo musi ze sprzętem tam dojechać i no dlatego tak wypadło, że jednak go nie ma. Także ja w zupełności rozumiem i tak to była moja luźna propozycja i jeżeli by chcieli, to mogliby dołączyć. HS z Radkiem, ale no niestety życie dogoniło, jak ja to mówię. Także no trudno. Myślę, że trzeba było poświęcić się i zrobić im tutaj backup plan na plecach, żeby mieli dobre wejście. No i oto jestem sam. Były też inne pomysły, ale no niestety córka się na mnie wypięła i pojechała do dziadków, więc oto jestem o 8 rano w sobotę. Tak jest. Dobrze, moi drodzy. Akurat przespałeś wieczorny kotek. Cześć, Gunner 5. Dobry wieczór. Witam serdecznie, Peguska. Pamiętajcie, że możecie donatować tutaj, jeżeli chodzi o Wośpa, na stronie wośp.jarok.pl. Także zachęcam serdecznie do wpłacania i wybierania odpowiednich teamów. To oczywiście nie jest jakieś wiążące, bo nieważne, który team będzie miał pierwsze miejsce i który streamer zbierze najwięcej, bo tak naprawdę wygrywają dzieciaczki, którym pomagamy w tym roku. Także zachęcam was serdecznie, no nawet jeżeli nie teraz, to do wpłacania później. Całość streamów potrwa oczywiście do niedzieli, do północy i 1 minutę dłużej. Także tego czasu jeszcze jest sporo. No i myślę, że będzie grubo. Ja wiem, że będzie grubo. Cześć, dam coś podobnego na telefony. Wiesz co, Enter the Gungeon nie ma odpowiednika na telefony. Jeżeli chodzi o coś podobnego, to było Exit the Dungeon i było wydane w wersji na Apple Arcade, które dopiero będzie teraz na PC-cie. Nie ma to swojego odpowiednika takiego 1 do 1. Nie dał rady, no właśnie. Cześć, Stachura, dzień dobry, cześć, Harry. Witam serdecznie i cześć, Gniewny Lama.
Sasy, no tak, rano dla HS-a to 15, dokładnie tak. No więc to niestety, ale no trudno, no trudno. No chłopaki chciały, ale jednak oczy nie pozwoliły. I tak wiecie, biorąc pod uwagę fakt, że dla HS-a rano to 15, a wczoraj było ze mną o godzinie 10, tutaj to również graliśmy w Ultimate Chicken Horse, to no i tak szacuneczek, no. Nie musiał, chciał i wstał. Dobrze, mam tutaj skrzyneczkę, zobaczymy sobie jeszcze jaka jest druga, żeby zdecydować, którą otworzyć i ewentualnie zebrać jakąś bronkę, a potem ruszymy na teoretycznie bossa. Right. Pozdrawiam cię, Hilarku, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteś wyspany lub, nie wiem, na kawie jakieś mocne. Jest 8 rano, w sobotę. Hello. To są teleranki, godziny teleranków. Nie wiem, co teraz w sumie w telewizji leci na pewno nie teleranek. Mamy 3 klucze w sumie, to mogliśmy to otworzyć. Pójdziemy sobie dalej, zobaczymy jaka jest jeszcze jedna skrzynka, bo bossa akurat wiemy gdzie jest, to będziemy go zaraz robić. Au. To będziemy go zaraz robić. Tak, Soul Knight? O, Soul Knight jest takim, jest czymś zbliżonym, to prawda. Niedługo w niego grałem, to faktycznie stoi chyba najbliżej, jeżeli chodzi o wersje telefonowe. Jeszcze był coś takiego jak 8-bit Dungeon. Nie jest to taki wzorzec 1:1. Czuć tam ducha tego wszystkiego, ale nie jest to to samo. Natomiast to faktycznie Soul Knight gdzieś tam blisko Enter the Gungeon stał, ale no nie jest to jednak to samo. Dobra, otwieramy te skrzynki. Ja wiem, że nie trzeba, ale zrobimy sobie może jakieś fajne brońki na bossa, chyba że dostaniemy łuk. Super. Fajnie. Niezbyt dobrze, ale płonące naboje. No i kupimy sobie klucz. No tak, lubię. Serduszek mamy dość, żeby z bossa wyjść. To tam jest spoko. Amo nie potrzebujemy. Lecimy. Dzień dobry, Norman, witam cię serdecznie. Kiedyś to było te ranki inne 50-15? Kurde, no było, ale tak nie byłem fanem w sumie. Po co oglądać teleranek i 50-15, jak można było robić granko? Dude. Dobry wieczór, Norman. Pragusek, ja serdecznie polecam. Mam przegrany w Enter the Gungeon dość dużo godzin, więc no, nie można powiedzieć, że zęby na nie zjadłem, chociaż trochę faktycznie. No i najbliżej temu wszystkiemu, jeżeli chodzi o granko, to Binding of Isaac i inne tego tematy podobne. I wiesz, rogale, za każdym razem losowy content, bo poziomy są generowane za każdym razem nowe. Nigdy nie wiesz, jakie masz brońki, nigdy nie wiesz, co są bossowie. Mniej więcej można się zorientować w przeciwnikach, a i tak gra potrafi zawsze zaskoczyć. Także jak lubisz, to to jest gra na no może godzin. No trzeba jednak lubić takie tematy, żeby się tutaj odnaleźć, ze względu na to, że gra teoretycznie i ma dość wysoki próg wejścia, natomiast po wszelkim patchowaniu, jaki przeszła od dnia premiery, ten próg wejścia został już i tak mocno obniżony, więc tak de facto każdy powinien się w tym odnaleźć. Z mojej strony tylko mogę powiedzieć tyle, że gram jeszcze tutaj na zboostowanej prędkości, bo gra na zwykłych ustawieniach zrobiła się dla mnie za wolna, a dodano tryby turbo, więc de facto jak ktoś gra pierwszy raz, to nie wygląda tak szybko i prędko, także relax. Nie jest to aż taki ciężki orzech do zgryzienia, jakby się mogło wydawać. Także polecam serdecznie spróbować, gra bywa na srogich przecenach i nie kosztuje zbyt wiele, także można sobie też sprawdzić. Oczywiście po uprzednim zdonatowaniu tutaj na Wośpa, żeby dzieci również miały fajnie. Right, tutaj co tu mamy? Kluczek? Glass Cannon? Chyba jak mi zbiją, jak dostanę ten. Kra! Po pierwszym bossie. Idziemy dalej. Jaka postać polecam na start w Enter the Gungeon? Ja zawsze gram pilotem. Nie jest to popularny widok, znaczy nie jest to popularny wybór ze względu na to, że pilot, czyli postać, którą gram, absolutnie jest w ogóle beznadziejna. W sensie nie ma żadnych specjalnych perków, bo Marine ma od razu wystartuje z nalotem. Łuczniczka zdaje się ma psa, który tam tropi i mają jakieś tam dodatkowe rzeczy oraz inne brońki, a ten pilot jest taki najbardziej przypadkowy i nic specjalnego nie ma tak naprawdę przy sobie. Dlatego w sumie nim gram, bo jest chyba postacią najtrudniejszą. No ma tylko tak naprawdę jakiś słaby pistolecik i ora na początku tylko i wyłącznie za pomocą jego. Nic ciekawego sobie nie reprezentuje de facto. No jest to mój top 1, jeżeli chodzi o postaci. Poza tymi odblokowywanymi, których jeszcze nie zrobiłem, to jednak najwięcej czasu spędziłem z pilotem, co pozwoliło mi na jakieś takie lepsze manewry całą resztą. To śmiałki, dzień dobry. Za darmożka na Epiku była, Stachura dobrze mówi, dokładnie tak. Łucznicka, no właśnie. Cześć, Ania, dobry wieczór, Francu Bakamele.
Ma najgorszą broń startową, dokładnie. Mnie chyba możecie atakować jako nie tak, bo ja tu nie jestem zalogowany jako Jarok. Także jeżeli coś piszecie do mnie, to zapraszam do pisania z tagiem Nitek, żebym to widział lepiej. Wiecie, trochę taki myk jak z okularami wilka z Jasia i Małgosi? Czerwonego kapturka. Czekajcie, jeszcze sobie tutaj przerzucę. Przerzucę sobie jedno okienko tutaj. O, klejmy sobie tu. Alright. Dobrze. Ja polecam, no pewnie Hilarek, no musi być challenge, nie może być za łatwo. Tutaj padają propozycje uczniczki. O nie! No i mamy klątwę, dzień dobry. Trudniejszy przeciwnicy losowo. A to zawsze mówię, że to wiesz, jak się nauczysz grać na trudniejszych postaciach, później będzie w życiu ci łatwiej. Zresztą to tak trochę jak w życiu. Najlepszy jest pilot i tyle. Dla mnie przynajmniej. Zawsze, no, wiesz, jak już będziesz miał grę, to będziesz miał sprawdzić sobie każdą postać i na pewno znajdziesz sobie coś dla siebie, także... Moim osobistym top 1 jest pilot, także... Czy to jest tak słaba postać? No, nie sądzę w takim wypadku. Uj. Au. Dobra, przebijamy tutaj. To jest jakiś nędzny łuk. Całkiem niezła broń pokazowa. Nie powiem. To jest sklepikarz, to tam nie idziemy. Włącz reklamy Amazona, bo to nie wspierają Wośpa, ale ja nie mogę nic z tym zrobić. Hilarku. Musisz zluzować trochę. Ja tutaj tylko puszczam obraz z giereczką. Cała reszta jest, należy do panów z reżyserki, więc myślę, że wiedzą co robią. Także zluzuj tam o tej 8 godzinie, o tej 8 godzinie w sobotę, bo nie ma się co napinać tak wcześnie z rana. Tak jest. No, jak tam się bawiliście? Który stream najlepszy? Widziałem, że ta Blackfire Ice wczoraj orał dość, kurde, fest tego Hearthstone'a. O kurde, co tu się podziało? Zaraz tutaj sprawdzimy. Widzę, że ktoś potrząsnął sakiewką o 8. Bardzo mi miło, zaraz zerkniemy kto tam, tylko tutaj musimy wyczyścić pomieszczenie ze względu na to, że no tutaj dość dużo cikusów się zrobiło. Orka, Team Nitek, ha, dziękuję serdecznie, bardzo mi miło. Kurczę, no 8.10 jakiś donate, znakomicie. Pamiętajcie, że gramy dla dzieciaków, także nie możecie wesprzeć Wośpa w każdej chwili, nie wychodząc z domu. Ewentualnie możecie się zapuścić i spotkać wolontariuszy, otrzymując serduszko, a tak to macie tylko wirtualnie serduszko nasze. Ale zachęcam oczywiście do wpłat. Pamiętajcie też o wośpjarok.pl ukośnik aukcje, gdzie możecie zaaukcjonować fajne gadżety dostarczone przez sponsorów, także zalecam wam też spojrzeć. Być może coś wam spasuje, a kwota z tych aukcji też zasila wspólną pulę, także no i tak wszystko jest dla większego dobra. Dobrze. Kiedy jakieś klocki z Turą Gunner? Na razie nie mamy żadnych klocków Lego do złożenia. Gram bez modów, Hilarku. Czytaj donaty w wyzwaniu. Wiesz co, nie wyskakują mi donaty na ekran, a jeżeli chodzi o dashboard, mam go tutaj mały, ale może sobie go zrobimy tak. Czekajcie, ja sobie go tutaj... O, proszę bardzo. 67 190 zł i 89 groszy na chwilę obecną, 8 rano sobota. Niezły wynik, muszę przyznać, jest dość mocno imponujący. Także no nic nie szkodzi na to, żeby się dorzucić do niego i go jeszcze podbić. Nie wyskakują mi te donaty w stosunku 1:1. Chyba, że na dashboardzie zaczną mi się odkładać. Teraz sobie zrobiłem dobrą kompozycję ekranu. Jest możliwe teraz odczytanko. Przed chwilą jeszcze nie było. Ale już nad sobą popracowałem i zaraz ogarniemy. Możemy dorzucić ten challenge. Myślę, że damy radę. Cześć, Cel Kubas. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cześć, Ultek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kurczę, co? Powiedzcie mi, moi drodzy, czy wy tutaj spędziliście cały wieczór, czy może jakieś kimanko było jednak? Bo, no, przyznam się, że dość zadziwiające jest to, że nawet dość dużo osób jest o godzinie 8 rano w sobotę. Sobotę! Co się robi o 8 rano w sobotę? Na drugi bok się obraca. A tu proszę bardzo, niespodzianka. No, po prostu... Dziewczyny okazują szacuneczek. Od 15 wczoraj po pracy spałeś z przerwą godziną? Naprawdę, Sir Kubaś? O kurde.
Orki z Majorki, 4 godziny? O kurde, ja też tak gdzieś mniej więcej 4 godziny, powiem wam, bo położyłem się spać chyba, nie no. Dało radę nawet pociągnąć trochę dłużej. Wygoniłem sam siebie do spania i spałem już po pierwszej, ze względu na to, że stwierdziłem, że jak ja pójdę chwilę później spać, to jest jakiś Lipton. A jak mogliście słyszeć wczoraj, jak opowiadałem, już w czwartek, nie, tak, czwartek. W czwartek rano wstałem i biegłem do kompa, bo była 10.30, spanikowany, że zaspałem na streama z Wośpa, którego miałem o 10.00 w piątek. Także, no, powiem wam, że dość grubo. Sasek, ten nitek rozpraszający w celu drobnienia giereczki, 5 zł, dziękuję. Było blisko, ale nie. Werteza by streamował dla Wośpa, nie taguj mnie jako Jarok. A, chyba, że Jarok. Jeżeli to miało być do mnie, bo teraz nie wiem. Oś pytajcie, fartem się obudziłem dziś bez budzika, przebudziłeś się, patrzę na telefon, spaję od razu szybko, naprawdę? O kurde, Norman. Od piątej nie śpisz, a od szóstej w pracy? O kurde, Mike. To mam nadzieję, że twoja dnióweczka będzie taka, wiesz, taka znośna i że nie będzie zbyt dużo roboty i będziesz mógł posiedzieć albo na streamie, albo po prostu ci to jakoś jako tako zleci. Nie będzie jakichś większych dramatów, bo te sobotnie zmiany w pracy bywają różne. W zależności jeszcze w jakiej branży robisz, to albo przysiedzisz tam i się przenudzisz, albo faktycznie przywali robotą tak, że się nie da pozbierać. Także życzę ci oczywiście wariantu totalnego luzu, żeby nie było jakichś tam faktycznych dramatów. A lajcik na oglądanko, albo granko na Switchu na przykład. Granko na Switchu w pracy, challenge! Heh. O nie! Opcjonalny boss, dzień dobry. Obudziłem w sobotę. Jej. Ajajajajajajajaj. Dzień dobry, mapo planszy. Kurde, ale hajsu sypnęło. Proszę bardzo, prawie jak donate'ów na Wośpa. Budzik na 7.37, czekam i zapomnę, że to nie u ciebie? A, no a gdzie tam spóźnienie? Przecież byliście praktycznie na czas. Nie no, dzisiaj akurat tutaj wyjątkowo jestem z wami do godziny 10.00. Po mnie jest jeszcze Emi giercuje od 10.00 do 11.00 i potem jest... Musicie sprawdzić, co jest po Emi. Bo nie pamiętam. Przepraszam. A potem już jest studio offline i tam już jest wszystko naraz jednocześnie. Dzisiaj luz pracy, super anckie kursy, widzicie? Wasze zdrówko, kawka z rana. Kawka jakaś taka bida, zadyszkę, waniliowa. Albo karmelowa chyba, nawet dobra. O, dodatkowa postać. Coś, czego jeszcze nie udało mi się zrobić, ale bierzemy. W sensie, trzeba przejść z tym całą grę. Plus dodatkowy dungeon. Rzecz, której jeszcze nie zrobiłem. A teraz spróbujemy to zrobić. Może też, kurde, sypną mi tutaj groszem i się uda. Zobaczymy. To jest boss, to nie. Tutaj jest sklepikarz i jedna skrzynka, to idziemy tędy. Rozpuszczalna? Nie, mam kawiarkę taką. Taką fajną, elektryczną. Mogę sobie nawet ustawić godzinę, o której mam i kawę zrobić. Tylko trzeba wcześniej wszystko przygotować. Więc trochę tak bez sensu, bo i tak musisz tą kawę robić de facto i tak. Ale możesz sobie na przykład, wiesz, odklikać. Siódma, wstajesz na streama tutaj. Tam 7.30 powiedzmy, żeby dobrze weszło. Pierw wstajesz i już słyszysz, jak ziarenka się przesypują, jak woda tam się grzeje i wchodzisz i zapach z kawki z rana. No ja hopię, i potem tylko przelewasz i exquisite, jest pyszne. O 20 baniak? Nie, powinien być maf o 20. O 20 nam. Sesja z baniaka, o 20 który nam. Także wiecie. Dobrze zmielone ziarenka i ugotowane. Dobre, dobre. Dungeon Eagle. A, i tu jest jeszcze jeden opcjonalny boss, którego nigdy nie zrobiłem, bo nie miałem tyle pieniędzy. Po prostu zróbmy go teraz. Weźmiemy to. Ale tutaj twist. Brońki nie kupujemy, bo zaraz jeszcze skrzynkę będziemy otwierać, to nie ma co. Otwieranie case'ów. To chyba rzecz, która już umarła w sumie, nie? Już chyba nikt nie otwiera skrzynek z Counter-Strike'a. O nie, jakiś nalot. O, tutaj sekret, dzień dobry. Proszę bardzo, Glass, Goo and Stone. Już nie chcę teraz skrzydek, to jest Counter Strike'a chat. To mi się wydaje. Chyba już to umarło. Bo chyba nie ma sensu, nie? Bo tam już... Nie wiem. Nie znam się w sumie. Gorę co zrobiło? Że nie zdążysz pracy. Zdążysz.
mieć kogoś, kto będzie o tobie mówił tak jak Nitek o kawie. No weź! Sasek, o tobie również mogę mówić dobrze rzeczy, taka moderacja ósma rano w sobotę, a ty wchodzisz, a Sasek już na ciebie czeka na tym streamie i czeka na ciebie i pilnuje. Porządku grubego na tym streamie wośpowym, donajtujcie dla dzieciaków, proszę, wośp, wośp, jaro, wośp. I aukcje macie również. Tak jest, więc też Sasek, tak ma być. Dobrze, bossa mamy do zrobienia. Alright. Tu mamy jakieś słabe te brońki w sumie, nie mamy jakiegoś szału. Tam był ten Eagle, ale on chyba za drogi. No dobra, zrobimy go tutaj jakoś, tego bossa. Wchodzimy. Lecimy. O shit. Czym się mu skończyło? No co za pech! Au! Nie! O, ale nie farcik będzie! Tu, 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 tu. O kurde! Panie, ja cię, Franc, ma kamerę 25 zł, Team Nitek! O mój Boże! O mój Boże, normalnie aż mi zdefilowało lewą łydkę z wrażenia. Bardzo serdecznie dziękuję za wpłaty. Pamiętajcie, że gramy dla dzieciaków. A! A! Dziękuję serdecznie, a Sasek, widzisz jaki challenge? O kurde! O kurde! Wiecie, u mnie żona śpi jeszcze. O, nie obudź żony challenge, ale mam nadzieję tak naprawdę, że wstanie. O kurde, tak jest! Nois, nois, kurde, rzutem na taśmę, serduszka, dzień dobry. Ha! Ha! O, easy, ha! Esa. Dziękuję serdecznie, Francu. Kurde, 67 229 groszy, cześć Klaudenser, dobry wieczór. Miałoby, wiesz co, Klaudenser miał być, ale nie wstał, ze względu na to, że musi przygotować studio na offline, wiesz? I jednak powiedział mi, że nie da rady, także, no niestety, ale musicie żyć ze mną. Sorry. Siedzi razem z KS-em. Cześć, niepoprawnie, poprawny, dobry wieczór. No, także no niestety, ale wiesz, no ktoś musi to studio ogarnąć, padło na Radka, no i powiedział, że nie da rady, więc wiesz. Niech tam sobie robi ten długi dzień przed wszystkimi, on tam jeszcze w tej sesji uczestniczy i pewnie nie tylko, więc... To była luźna propozycja z mojej strony, żeby przyszli z HS-em, więc także ten, no bo kto normalnie bierze streamy o 8 rano? Kto normalny? O 8 rano. Sobotę! No. O kurde, aż dostałem wałkiem. Co tu za challenge mamy without taking damage, easy. Radek dotrzyma sowa i przyjdzie na Madranera. Zieluaka, zwykły klapek. Nie no, miał, ale przypomnieli mi. On za cały. On późno w nocy mi to napisał, że mu przypomnieli o tym, że miał być rano i tak wyszło. Także wiecie, no. No trudno. No wiecie, ja mogę iść ze stąd. Nie mogę. Nie mogę, bo gramy dla dzieci! Guys, gramy dla dzieciaków, wy się nie przejmujcie Radkiem, tylko proszę tutaj dzieciakami. I trzeba tutaj, wiecie, dobre rzeczy tutaj, serducho otworzyć. Jakie są począsy, dokładnie Norman, 200 zł, co za wariat, w ogóle streamuj do końca świata, jeden dzień już dla dzieciaków, kurde! Radek nie nagrał piosenki, ale ja zrobię co w mojej mocy, żebyś, kurde, czuł się pan zadowolony z tak grubego donata. Wow.
No i w ogóle, kurde, naprawdę, dziękuję serdecznie. Dwie stówy o 8.20, co tu się dzieje w ogóle? Matko i córko. Twitch Things? Nie, w życiu. W życiu, o 8 rano, w sobotę, po kawie tylko, Twitch Things? Nie, no to nie ma tak. O kurde, prawie bym do dziury wpadł. Dziękuję serdecznie, Norman. Czekaj, co tutaj masz? Zrobiłem ten challenge? Aj, dawaj. Dostaliśmy jakąś koronę w ogóle. Play well, get money. O, o. O, wszystko takie życiowe. Play well, get money. Nie naśmiewają w ogóle. Co wy tutaj opowiadacie? To jest takie turbo challenge w ogóle. W sensie, no dla mnie śpiewanie to jest tak łe! Łe, ale nie! O, czekajcie, co my tu mamy? Kule, mamy tutaj klaster miny, mamy kule i mamy drum clip, to były chyba większe magazynki. Weźmiemy sobie to. Yeah! Będziemy mieli więcej ammo. Kurde, dobre rzeczy się tu zaczynają dziać w tych gunshotach. Tak jak wasze dobre serca, kurde, 200 z Norman. Szalony. Elegancko. Alright. Dobra. Cyk. Cześć literkowy, dzień dobry. O kurde, normalnie literkowego się też nie spodziewałem. Dzień dobry, co ty robisz o 8 rano w sobotę na nogach? To są zgodne podkreślenia, bo to jest naprawdę, wiecie, wydawać by się mogło 8 rano, sobota, nie ma nic do roboty. No właśnie, w tym sęk, nie ma nic do roboty. Kto wstaje o 8 rano w sobotę? Czasem ja, jak córka wstaje. Ale to tylko oznacza dłuższy dzień na granko, a dzisiaj dobrze się składa, bo gramy dla dzieci. Pamiętajcie, że gramy dla dzieci. Co my mamy? Co to jest jakieś... O Jezus, co to za broń w ogóle? Fajna! Wygląda fajnie. Będzie pogrom. Idziemy. Idziemy. Ja nagrałem alert, nagrał alert na 1000. Wiem, że jest to 1000, no. Słyszeliśmy twoje śpiewanie, mamy na to dowody. Nie ma dowodów. Nie! Nikt nic nie widział. Moje śpiewanie? Co? 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 Enter the Gungeon gramy, no. Tak, właśnie. Łatwo. Łatwo. To jest takie straszne, to łatwo, naprawdę. Człowiek potem siedzi, łatwo. O nie, zapomniałem o tych dziadach, którzy się tu będą respić. Kurde, dobre bronki. Idziemy! Dziękuję serdecznie za wyrazy uznania. To prawda, cały czas siedzę w przekonaniu, że powinienem popracować trochę nad tym i trochę więcej tego dodać, ale niestety nie miałem jeszcze kiedy. W sensie mam kiedy, ale zazwyczaj kończy się na tym, że jak mam czas... O kurde, do dziury wpadłem. No serio? Na wośpie do dziury, weź nitka wstydu nie znasz, to serio, ale mnie zlasowało to w ogóle. No i kurde, zawsze jak mam to robić, to jednak znajduje się coś ciekawszego do zagrania. Niż klikanie po jakichś ustawieniach. O! No trudno, no trudno. To był taki rozbiegowy, dawno nie grałem, muszę wam powiedzieć. Spoko. Nic się nie stało, quick restart, tyk! Jeszcze raz. Nie mogę spać w nocy, obudziłeś się już po 6, nie śpiesz? O kurde! A i wiecie co, ja też tak wstałem przed budzikiem, nie wiem, to chyba z takiej nadmiernej ekscytacji, bo teoretycznie miałem wstać o 7.15, a wstałem, kurde, o 6.59. Ale jak już tak jest taka graniczna ta godzina, że to jest tak naprawdę kwadrans albo 10 minut i ja się obudzę, to już... To nie ma lipy, to w ogóle... Ja to tak wstaję! Tak cyk i na nogach jestem, bo... Kurde... Nie, no to jest za duże ryzyko, może bym tu nie przyszedł. Ja wiem, żebyście chcieli, ale no niestety. To są jak poranek ze mną o 8 rano w sobotę jest, kurde, normalnie jak gimnastyka buzi i języka z panem Japą na jedynce 100 lat temu. No, także wiecie, możecie tam a, e, i, e, o, u i takie tam porobić. Tyk. Alright. No, także moi drodzy, pamiętajcie, gramy dla dzieciaków, poza wpłatami, które możecie robić pod wykrzyknik wpłata, możecie też się udać na link z aukcjami, policytować sobie itemki gamingowy gear od sponsorów,
naprawdę fajne rzeczy, może wam coś spasuje. Przepraszam. I może coś uda wam się zakupić. Także zapoznajcie się z ofertą, z linkami, a już... Proszę. Ło! Ósma rano. Przyszła i upomniała o siebie. Cie. No. Możecie... zajrzeć. Najlepszy ran? No kurde, i to wstawanie takie w sumie nie straszne, no. No tak jakbym w tygodniu tylko tak tomaty nie miał. Także luzik, miło mi z wami się siedzi, także warto było. Nigdy nie streamowałem o równej 8 rano, zawsze jak mówię, a będę streamował dzisiaj o 8. Wolne mam, córkę odprawię do szkoły. Potem sobie odpalę granko i o 8 i będę sobie streamował. Kończy się na tym, że zamykam drzwi za córką, która wychodzi o 7.20. Ten się odprowadzam, jest tutaj niedaleko. Ooo, jaka skrzynka. Bierę! Big shotgun, a shotgun that's big. No shit. Pok champik. O kurde, jeszcze tutaj graty. Noise. Ale to strzelba to... jakiś... meta. Sobotę do szkoły? Nie, lotrowe, dzień dobry w ogóle. Nie, ogólnie. I ona... i wychodzi do tej szkoły 7.20 i kończy się na tym, że mówię... sprawdzę, co tam pod kołdrą. No i tak jest już 11 i wstaję i dopiero się ewentualnie włączam. Także zawsze mi się ciężko zebrać. Dzisiaj motywacja turbo. Wy, dzieciaki z WOŚP-u, także... no nie zapominajcie. Załóż... nie, sobotę. Moja córa ma 8 lat. Guys. Gdzie załóż się do szkoły? Jezu, mam nadzieję, że nie. Teraz te dzieciaki nie wiadomo, co tam i gdzie chodzą. Nie, jak to strzelba jest jakaś najlepsza w ogóle. Pozostawimy ją na bossu. O, jeszcze amunicję mi dali do niej. Super. Już tu nie wyższe. Tak, ona jest Doogie Howser, lekarz medycyny, tylko wersja żeńska. Zaoczna szkoła podstawowa. O kurde, mam nadzieję, że na serio nie, bo to brzmi dość creepy. Lubię cię. Nikomu nie życzę. Mam nadzieję, że nie ma takich przybytków, są. Bo teraz to tam cholera wie. Nie wiem, chyba nie ma. Ale co ja mogę wiedzieć? Nie mam pojęcia. The beginnings of Dr. Quinn? Spałem w tej koszulce? Nie. Ale specjalnie ją ściągałem po to, żeby sobie móc ją ubrać jeszcze raz. Bo potrzebuję moje inne koszulki i nie mogę zużyć ich za bardzo. Jest taka... pachnie WOŚP-em. Ha! Nie zagiąłeś mnie. Przygotowałem się na to pytanie. Zauważyłem, że czaty są nad wyraz spostrzegawcze. Lepiej WOŚP-em niż Woodstockiem? No ja wiem. Nigdy nie byłem na Woodstocku. Byłeś na Woodstocku kiedyś? Ja nie byłem na Woodstocku nigdy. A wiecie co, w sumie nie wiem, z czego to wynika. Chyba z tego, że nie mam z kim się zabrać, wiecie, bo tak... no nie mam, tak nie za bardzo... ja to tak zawsze outsider, w sensie, że tu giereczki, tu jakieś heavy music, tu coś tam. Ale generalnie jakoś tak towarzystwo się później rozeszło, życiowo. I za bardzo nie mam z kim i tak się śmieję, że pewnie z Hanką pojadę ją pilnować cztery namioty dalej, będę pewnie spał w końcu i tam zajadę. A były już wykonawcy, których bym tam chciał zobaczyć, a w sumie znam ich z koncertów klubowych. I nawet w zeszłym roku był ten awatar cały. Też ich lubię i kurde, no nie wiem, jakoś nigdy mi nie po drodze na ten Woodstock, tak. No nie ma z kim, no. Pojechałbym, bo to fajne gibanko, nie? Ale ten, gibonki, gibanko. Ale no jakoś tak nie ma z kim nigdy. Byłeś, Sakura, i jak tam? Urodziłeś się w mieście, gdzie odbywał się Woodstock wiele lat? O, i byłeś też? Chodziłeś tam, czy nie?
Przez tydzień smarkaliście piaskiem? no to kurde fest. No nie wiem, tak... Nigdy mi jakoś nie było po drodze. Poza tym zawsze brałem urlop w terminie. Znaczy potem już brałem urlop w tym terminie, bo moja córa ma urodziny w sierpniu i zazwyczaj to kolidowało z tym Woodstockiem. No i za bardzo nie miałem jak pojechać na Woodstock, no bo trzeba było być na urodzinach. No i tak tego tematu nie ciągnąłem, żeby ruszyć na Woodstock. Może kiedyś się uda, może kiedyś będzie z kim. Może z nią właśnie. Już tam indoktrynację robię na odpowiednie koncerty. Tak już zaczynam, w sensie na jednym byliśmy na razie, bo też w sumie od tego momentu, kiedy postanowiłem ją brać na takie koncerty różne, to byłem aż raz na koncercie. Ale może akurat się uda. Podobało się jej, także wiecie, muszę trochę się przebić. Mam dość dużą konkurencję typu YouTube śpiewa, albo ona by tak chciała, albo mama ostrzega, nie śpiewamy na tym streamie. Co? Śpiewanie? Co? Not even once. Ale w ogóle swoją drogą, skoro tutaj jesteśmy w 8:36 w sobotę, donatuj na Wośpa, donatuj na Wośpa, donatuj na Wośpa, donatuj na Wośpa. Co? Zrobiliśmy bossa. Widzieliście? No jak? Ale no wiecie. Mam jeszcze jedną skrzynkę, a mam też sklepikarza, wejdziemy do sklepikarza zobaczyć. No więc, kurde, siła przebicia teraz z dzieciakiem. Not so easy, not so easy. Lergan. Shadow Clone. Takie te itemy, no spoko. Lergan. Wziąłem sobie, kurde, kluczyk. A co? Cześć, żaba mocarna. No proszę bardzo, żaba mocarna akurat wjechała. Dzień dobry, żaba. W poprzedniej robocie grało Radio Wawa. Disco i to był czas tego hitu, o Jezu. A w ogóle byłem ten, na Sylwestra miałem przyjemność oglądania hitów sylwestrowych. I tam w ogóle takie, oni grali takie piosenki dwa razy. Na przykład właśnie ta mama i ten taki, ten co tańczy ze mną. What the... Ja nie rozumiem trochę, bo ja to tak nie w tej muzyce siedzę, ale to tam... Rozumiem, że komuś może się podobać. Ale... No. Meluzyna, o właśnie, Meluzyna. No cicho, bo Beata zaraz tam usłyszy Meluzyna i wstanie, jeszcze przyjdzie ona śpiewać. Nie chcielibyśmy śpiewanka, bo przecież gramy dla dzieciaków, a Beata może nie śpiewać dla mnie. Nie chcemy takich rzeczy tutaj na streamie. Nie o 8 rano w sobotę, uwierzcie mi. Uwierzcie mi. Bo to by było tak, jak wiecie, na horrorach, że jest taka cisza i wjeżdża ta Meluzyna od Beaty i nagle te wszystkie wrony, które są od wczoraj na drzewach, się tak zrywają do lotu. I tak jak w ptakach patrzycie, a tam same niebo i tam kra! No one nam latają w ogóle. I tak by było właśnie, jakby Beata wjechała tutaj ze śpiewaniem. No nie wywołujmy. O kurde! Nemesion! Team Nitek! O mój Boże, stóweczka! O kurde, zaraz będzie fanfar dla ciebie, mój drogi! Jedziemy! Oklaski! No i oczywiście najważniejsze, bo ja wiem, że o to wszystkim chodzi. Dziewczyny! Tak jest, dziękuję serdecznie. Stówka! 67 589! Kurde! Nice! Dziękuję wam bardzo. Ostatnio nawet Hanka stwierdziła, że lepiej, żeby mama nie śpiewała, no właśnie, więc wiecie. To ma swoje podstawy rodzinne, to wszystko jest wiadome w ogóle. To są role podzielone. Ja nie często śpiewam, więc ten, bo Hania mówi... Ona zawsze jesteś smutny. Ty zawsze słuchasz takiej muzyki, wiesz. A ja mówię, jakiej? No takiej, wiesz. A ja mówię, no jakiej? No, że krzyczą na ciebie, jak słuchasz i w ogóle. A ja mówię, no lubię. To dlatego mama tak krzyczy. Nie, tak nie powiedziała, to żartuję, to był taki dowcip. To taki żarcik, wcale na mnie nikt nie krzyczy. Nie. Także ten. Pajaki tu. Ale go tu zaskoczyłem. IQ 200. Tyk. Pa. Tyk. No i porobione. Kurde, ale tutaj. Pajak ci teraz tu.
No i elegancko, kurde. Uwaga! He! Dzień dobry. Beata się obudziła? Nie, chyba nie, nie wiem, nie widzę. Widzę, że nie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz na mensie, dziękuję wam wszystkim za wpłaty, bo jest naprawdę sroga sprawa. Tak jak mówili wczoraj, to, że gramy w gry, jesteśmy w stanie się w ogóle zjednoczyć, nerdy z piwnicy i ludzie z man cave'ów w ogóle, ja turbo taki, wiecie, i że to może pomóc dzieciom i ludziom w ogóle, to jest naprawdę niesamowita sprawa i to, co tutaj robicie wy, siedząc całymi nocami, moderacja w ogóle, to jest naprawdę zasługuje na fanfar i całe szczęście, że nie mam hymnu, bo bym musiał włączyć, a tak to przynajmniej się nie wygupimy i nie będziemy go śpiewać, więc wiecie, to, ale to naprawdę jest szacuneczek, także bardzo dziękuję jeszcze raz. Dobrze, był Dodge Roll, idziemy na challenge! No Dodge Roll Challenge! Oczywiście zrobię tego Dodge Rolla, bo to taki odruch jest. Weź rolkę. Cyk. Alright. Proszę bardzo, zrobiony challenge, ale challenge. Weźmy zaskocz tym razem. Dostaliśmy... Co? Hyper Light Blaster, ty patrzcie. Na różowiutko. Super, z Hyper Light Driftera. Jeśli Batka stoi obok, trzyma cię na muszce, mrugnij. Nie no, nie śpi jeszcze, ale powinna wstawać, bo musimy się zbierać. Moderacja nigdy nie śpi, no właśnie, kurde, i to jest, wiecie, to jest fest, szacuneczek wyrazu uznania, bo to, że tam przychodzi ktoś według grafiku o jakichś godzinach, to jest tam nic w porównaniu z tym, że moderacja cały czas siedzi na szychcie i pilnuje tutaj normalnie przejścia, niczym babcie klozetowe w Krakowie koło rynku, na dole jest takie przejście podziemne i one też tam siedzą i nie śpią, więc wiecie, to jest fest pucha. Tylko nie muszą sprzątać moderacja. Czasami jakiś niegodziwców, wiadomo, nie, że się jakiś nienawistnik trafi i trzeba go zdzielić promieniem miłości, ale to się rzadko zdarza, więc wiecie. I tak spoko. O kurde, jaka broń to jest. Łotoho! Co to jest? To nigdy nie miałem tej broni w ogóle, wow. Dziękuję, fajna, tylko 13 ammo ma, super. Wracamy do pistoletu. Cyk! 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 Kurde, to będzie ciekawe, jaki jest ranking. Poczekajcie, sobie zerknę. Bo jestem tak... Zastanawiam się, czy będę w stanie tam wychylić się jak krecik z norki w tym rankingu. Ale ja nie wiem, bo tylko ja widzę ten ranking taki, kurde, że nie ma tutaj... Ty, jestem w rankingu! O kurwa! Jak ja tam w rankingu jestem? Tym! 9. Yeah. A już się porobili szat. Yeah. Kurde. Naprawdę ten. Dziewiąte miejsce, kurde. Aż sobie wpiszę w pamiętniczek. Porobili, kurde. W tych okularach nie widzę, jak mrugam. No bo to są okulary od Beaty. Daj sobie. Alright. Lepiej tańczyć czy śpiewam? No musisz teraz już sam ocenić. Nie wiem, moja córka rozpamiętuje jak rok temu Just Dance tańczyłem, ale to był w ogóle jakiś... To był w ogóle jakiś incydent. To... Nie. Nie miało miejsca. To nie były moje tańce i to nie były moje nogi. I to nie ja trząsłem tym tyłkiem. A najgorsze jest to, że to była piosenka Shake It. I córka to widziała. Te gry to zło w ogóle. One wyciągają z człowieka co najgorsze. Jakieś Just Dance'y, Twitch Sync'y. O Guitar Hero lubiłem kiedyś grać. Graliście kiedyś w Guitar Hero? Fajna sprawa. Na PC-cie w sumie nie było, bo chyba tylko ten Rock Band. No i ten Rocksmith, tak? Ale Rocksmith to co innego? Rock Band, no nie wiem czy był, ale Guitar Hero chyba nie było jako takiego na PC-cie. To były fajne sprawy, to lubiłem, bo to... Tak się śmiesznie wydaje, że to się naciska jakieś guziczki na tej gitarze, ale kurde, Guitar Hero Metallica, Dire Thief na hardzie 172 000, to był mój high score. Zawsze Beacie mówiłem, Beata, jak umrę, to proszę mi na nagrobku wygraweruj mój high score z Guitar Hero. Kurde, to ogranka. No.
kurde, Guitar Hero lubiłem. A Metallica była najtrudniejsza ze względu na konstrukcję piosenek Metalliki, bo tam coś tam się działo. No i w końcu tak to się skończyło, że miałem kiedyś skompletowałem sobie cały zestaw tych instrumentów. Miałem nawet perkusję i miałem mikrofon. I w sumie grałem tylko na gitarze. Tak było. No bo najłatwiej było rozstawić gitarę, zanim zostawić całe ustrojstwo. Ale to były pamiętne czasy Guitar Hero Party, gdzie znajomi przychodzi. A, znajomi. Podobno miałem. No i przychodzili i żeśmy wtedy odpalali całe te instrumenty i sąsiedzi przychodzili. Było wiele radości. No na imprezach no to były fajne gierki, tylko kurde, trudne, tak wbrew pozorom wydaje się to takie łatwe, nie, że tam Guitar Hero. Ciężko to tak osobie, która nie gra na co dzień wytłumaczyć było, ale jak już wszyscy łapali, to było bardzo spoko i faktycznie te imprezy były takie fajne. Pamiętam, jak kiedyś kupiliśmy mikrofon i zrobiliśmy wspólną zrzutkę, nikt nie chciał na tym śpiewać, bo powiedział, że na trzeźwo to nie. A tu przychodzi kolega i mówi, Nitek, kaj masz ten mikrofon, bo on tak trochę po śląsku, nie, i mówi, i bierze ten mikrofon ode mnie i pierwsza piosenka, jaką bierze, to Duchas. Już powtarzacie, tak jest. I poranek zrobiony. I wtedy już, kurde, to był koniec, bo zaczęli wszyscy śpiewać. Na szczęście ja nie śpiewałem. Ja byłem raczej z gatunku Everybody, pomarańcze, wszyscy tańczą, ja nie tańczę. Ale mikrofon się przydał, bo jak mi się zepsuł kiedyś mikrofon od robienia rzeczy w internecie, to potem właśnie gadałem przez rajstopy do tego mikrofonu. Bo nie miałem popfiltru, dlatego miałem rajstopy. No, tak było. No. Dał radę w sumie. O kurde! To był taki, wiecie, low budget, jak chleb posmarowany nożem po studencku, nie? A to dał radę, nie? Tak się kiedyś robiło. O kurde, Gunner 5. Kurde, jakiś dopik bym ci zrobił. Ale mam tylko dla ciebie Gunner 5 w takim razie tylko jedno. Okej. Jak Bilbo Baggins skończył. Cześć Komaresko, dobry wieczór, co moja małżonka potem nagrała i wrzuciła na YouTube. O mój Boże, to chyba tylko gorsze jest oglądanie niegodziwych filmów na VR-ach i wejście mamy do pokoju. Co się popsuło i nie było słychać? Kamień z serca. Ale oszukujcie mnie. Cześć z gry, dzień dobry, witam cię serdecznie, dobry wieczór, hej. Witam serdecznie wszystkich nowych przybyłych, których nie przywitałem, którzy się nie przywitali, ale są z nami. Dzień dobry, 8 rano, WOŚP na Jaroku, 8:48, więc już jesteśmy u schyłku godziny 9. Super, super, bo to oznacza, że coraz więcej z was siedzi, pije kawkę i może na przykład wrzucić coś dla dzieciaków na WOŚP-ie, wośpjarok.pl, tam macie możliwość wrzucania donate'ów, zapraszam serdecznie i wośpjarok.pl, aukcje, tam są jeszcze aukcje, możecie sobie wygrać fajne rzeczy do domu takie, ale nie, że kurzo łapki, durno stojki, ale naprawdę takie fajne rzeczy dla gamerów, takie best, grube tematy, także zapraszam serdecznie do odwiedzenia również aukcji, bo to wszystko wpada do wspólnej puli grubych hajsów dla dzieciaków, także wiecie, elegancko. Witam was serdecznie, jeszcze też ja jestem Nitek, pozwolicie, że tu wtrącę, bo możecie mnie nie znać, gram w Enter the Gungeon, podobno coś umiem tutaj grać, a tak naprawdę dobrze się bawię rozmawiając z wami, więc wiecie. Granko niepotrzebne jest dobrym tłem tutaj dla historii opowiadanych i czytanych, także. Siedzi i pije kawę? Kurde, no ja już wypiłem właśnie. A żona śpi, nie mam jak zrobić drugiej sobie. Znaczy w sensie kawy, nie żony. Nie przesadzajmy z tą ilością żon, hej. Są limity, które można znieść. Znaczy, w sensie wytrzymać. Broń syrenka. No coś tu mamy? Jest chyba. No, za 10 dziewiąta. Kurde, powiem wam, że całkiem spoko. Dzień będzie długi. Noc chyba też. Pamiętajcie, że tutaj WOŚP-y grają do jutra, do północy. Tak naprawdę najgrubsza impreza zaczyna się z godziną 12, kiedy to znikają streamy prowadzone z ciepłych foteli w naszych mieszkankach.
Będzie po mnie jeszcze Emi giercuje, to od razu o 10, a potem jeszcze będzie... Przepraszam. Potem będzie jeszcze... Coś będzie, kurde, ale nie pamiętam. A, czekajcie. Już wam powiem. O kurde, co się wydarzyło? Właśnie, co się wydarzyło? Miałki 25 zł, Team Nitek! Papie Pawdzieja! To mogę ściągają majtki przez głowę. Takie te donaty, dziękuję serdecznie, że jest... Jest 8.50, a mam 67.545.89. Kurde, ale wiecie co? Gdybym nie był sobą, to bym was nie naciągał, ale nie jestem, więc zapraszam. No 545, jak to wygląda? To przecież mamie nie można pokazać. A jakby tak wpadło jeszcze 35 i byście mieli tak 67.600, to ja wam powiem, takie poranki, kurde, to by były takie, wiecie. No dobra, dziękuję. Czekajcie, zobaczę, kto to był, bo ja to miałem sprawdzić. Jest Emi giercuje po mnie od razu, a potem jest David Zwan. Na pewno jest to... coś fajnego, ale nie wiem niestety. 55, no dobrze, muszę was ożywiać, dobrze, moi drodzy, ćwiczę matematykę, przecież ja błędy? Enter the Gungeon, dzień dobry, ja jestem Nitek, nie wiem, o co wam chodzi, do 55, dokładnie tak, proszę się tam licytować i proszę dorzucać 55. Jest, kurwa, 9 rano, co wy się tu spodziewacie, jeszcze matematykę będę wam tu dude, weźcie, serio? Jak ja widzę zadania mojej córki z matmy w trzeciej klasie, to jest po prostu, wiecie, sobie myślę, o Boże, łatwo było, łatwo! A potem sobie myślę, Nitka, już wkrótce czeka cię fizyka, chemia. O mój Boże. Tak, drużyna jest sportowa, no. Kurde, taka drużyna jest sportowa. No, powiem wam, kurde, zadania z matmy w trzeciej klasie. Wróg nie śpi. A, Divis, no to widzicie, to wy znacie temat, to drużyna jest sportowa i ona ma godzinę i, i to jest już taki ostatni stream tutaj z domowy, że tak powiem. Następne wszystkie są już prowadzone ze studia offline z Warszawy, także to już takie te grubsze tematy wjeżdżają chyba na salony i to już będzie do samego końca, z czego, o 20 jest sesja RPG Baniaka. No jest co robić, jest co oglądać, także myślę, że to taki fajny weekend do spędzenia przed monitorem. Także orajcie wszystko swoje sprawy, bo no głupio byłoby przegapać te eventy, no i też może ma pomóc dzieciaczkom, także do czego oczywiście gorąco zapraszam. Cyk! Ale drobnęło to kamieniami, jak w mojej kopalni w Minecrafcie jak raz grałem. Cyk! Teraz Minecraft swoisty renesans przeżywa, bo wszyscy się zorientowali, że jest nowe pokolenie osób grających w Minecrafta, więc wszyscy grają w Minecrafta. Powiem wam, że też bym zagrał, ale czekam na tego takiego wypasionego, który ma być tam, wiecie. Takie promyczki ma mieć i tak dalej, ale jakoś nigdy nie byłem Minecraftowy. Ale ostatnio mi polecono jakieś paczki modów i kurde, takiego Minecrafta to mógłbym grać. Jak włączyłem i umarłem 5 razy w ciągu pierwszych 5 minut, nie wiem nawet dlaczego, to po prostu powiedziałem, kurde, coś dla mnie. No. No. To fajne będzie. Te mody też spoko. Czy rok będzie w Warszawie, Husky? Kurde, nie wiem, wiecie. Nie wiem, bo chyba swojej ramówki i swojego miejsca jakiegoś takiego nie ma w tym wszystkim, taki, żeby było odnotowany teraz. Ale wydaje mi się, że może być. No. To wydaje mi się, że są szanse, ale jakiegoś swojego miejsca nie wiem, to nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to. Musiałbyś zapytać Radka na przykład, ale nie, wydaje mi się, że nie będzie wiadome to chyba. Chemia to rozumiem, bo fermentowanie i te sprawy, ale fizyka, Boże, wiecie co, to są takie moje słabe strony. Dorzucę do tych słabych stron jeszcze geografię, biologię. Angielski to nie, angielski spoko. Lektury z polskiego. Powiem wam, że to nie jest prawda, co mówią chyba w szkole. W szkole mówią, że wszystko nam się kiedyś przyda, no ale ile razy użyliście w życiu twierdzenia Pitagorasa? To wszystko się dopiero przydaje tak naprawdę, jak będzie dzieciak. To jest chyba po to, żeby stary siary nie miał, jak będzie miał młode.
I to po to, to jest takie błędne koło. No i ja już pojechałem w tych szkołach, powiem. Ale uczcie się wszyscy, nie zawalcie sobie żyćka. No, bo potem wiecie, jak siedzicie na zadaniu i tak... No, no. Kiedyś wrzuciłem na Facebooka zadanie córki właśnie, które ja rozwiązałem jakoś na chopski rozum, to nie było w sumie takie proste, ale tak mam taki problem, że, nie, że tak nawet jeżeli coś wyliczę, to często nie mam po prostu pewności, że to jest okej. I wrzuciłem to na Facebooka, a tam się zaczęło. To są równania równorzędne. Co? W ogóle w trzeciej klasie równania równorzędne? Co? Ale w ogóle co to jest? I ludzie zaczęli tam wypisywać jakieś rozwiązania, to było takie w sumie easy. Ale no, powiem wam, że to nie jest tylko tak, że ja tak, wiecie, nie rozumiem. No. Cześć Armani, dobry wieczór, witam cię serdecznie. Ale rozwiązano, tylko śmieszyło mnie to właśnie, że wiecie, do zadania z trzeciej klasy podstawówki ludzie już jakieś, nie wiadomo, całki już by robili równie i jakieś tam inne takie dziwne rzeczy. Mamy tu jakieś ten... rzeczy jakieś fajne. No są takie, kurde, śliskie sprawy, no. Dopiero jesteś mądry, jak zostaniesz tatą, powiem wam, no. No i co z tego, jak jest jeszcze właśnie fizyka i chemia? To też takie, kurde, rzeczy, których tak niezbyt... O kurde, ale dobra synestezja, bo to... Coraz słabsza ta brońka była normalnie, a w tym wariancie z tym takim gadżetem, który zebraliśmy, jest teraz turbo sztosem cały czas. Sekretu nie ma. Dzięki, na razie nie zbieramy. Idziemy jeszcze dalej. Mam mało hapsów. Chyba by trzeba było kupić sobie hapsy. Idziemy. Całeczka podwójna, no ja nie... Ja granko podwójne. Dzień dobry, wieczór, morning. Witam cię serdecznie, o matko. 9 rano, kurde, tyle osób do tych księdza. Dzień dobry. Hej. Obliczanie objętości parabol... Co? Cześć, dzika pika, przewracam w dupach szkoła z edukacji, co parę lat jakieś zmiany na lepsze. To też prawda, no. Nie wiem, no ja jestem taki rocznik, że miałem starą maturę jeszcze. Miałem 8-letnią podstawówkę. No za to najbardziej klasyczne rzeczy miałem w sumie. Ale to prawda, bo... Cześć Yoshimo, dobry wieczór. To prawda, bo tam co roku się zmienia, jakieś cudują i tak w ogóle nie wiadomo po co w sumie. No zresztą zobaczcie na mnie! Człowiek sukcesu, kurwa! Cześć Kajwiusz, dobrego dnia tobie również, wzajemnie. Dzień dobry, dzięki za to, że zajrzałeś. Pamiętajcie, że gramy do dzieciaków, włośpiarok.pl, można robić donaty i wspierać wielką orkiestrę. Dlatego wrócili do starego systemu? No właśnie, nie? Bo przecież ten stary system kształcił elity. Ale my tutaj nie o tym. My tutaj nie o tym. Może zostawmy to, wiecie, kiedyś jakieś przy herbacie na żywo coś ten. Nie psujmy sobie, jest 9 rano, nie ma co się tutaj dżaźnić. O, reloadę stoł. Ale nie mam pieniędzy. To takie życiowe jest. 140. Skoro ja 140 tu wezmę? Skam jak. Dobra. Musimy hapsy se kupić. Ej, ale w ogóle... Aha, bo ten klucz był w drugim tym, a ja go nie kupiłem. No dobra. Weźmiemy sobie hapsy. I pójdziemy na bossa. Potem otworzymy tą skrzynkę. A nie... Nie, otworzymy tą skrzynkę później, bo może boss fajne rzeczy dropnie. To nie ma co psuć. Co osiągnąłeś, Neat Noise? No jestem tutaj z wami. Nie jest łatwo, powiem ci. Nie jest... Nie było łatwo. Dojść. Gdzie jestem? Pada u was śnieg? Rolety. Nie pada smog. A nie jestem z Krakowa, ale kurde, palą te dziady jakimś różnym shitem. Tak w sumie teoretycznie powinno się to zgłaszać, ale to trochę głupio, bo jeszcze mieszkają blisko i jeszcze się potem zorientują, kto ich zgłosił i będą mi smogiem na przykład tutaj do domu wrzucać albo coś. O kurde, ty no, znowu mam jakieś pół HP. Takie fajne brońki i poszły się walić właśnie. Cześć Sikor, dobry wieczór, hej. Cześć Hordux, dobry wieczór, hej.
Mi plus 6 zima 40-lecia, no double down, witam. Kurde, terenników, że teraz jak witam kogoś podwójnie, to musicie sobie pomyśleć, kurde, ale jestem znakomity, że witał mnie podwójnie. A ja sobie myślę, ha, ale myślę, że są znakomici, że witałem ich podwójnie, a tak naprawdę nie mam pojęcia, kto tu był, a kto nie. No, ale dzień dobry. Trochę się gubię. Przepraszam. Niemniej jednak cieszę się, że jesteście z nami tutaj na Wośpie. Pamiętajcie, że tak jak mówię, granko do jutra, do północy. Cześć Kordasek, dobry wieczór. Kroisz nożem w Katowicach? Ja mieszkam niedaleko, na 9 piętrze dopiero widać syf. Nie widać, czy naprawdę? O kurde. Ja mieszkam relatywnie niewysoko, ale i tak ten syf czuję, jak wychodzi tutaj u mnie. To pewnie nie są to Katowice, to jest taki przedsionek Katowic, ale moja Wożno. To... No jest lipa, ale to głównie wszystko u mnie tutaj w Jaworznie jest z domków, bo niby mamy tutaj elektrownię, ale ona tak jakoś tak, wiecie, nie grzeje, jak ludzie, kurde, palące oponami w mieszkaniach. Dobra, wiecie co, jeszcze raz, bo tu się zagadałem. O! Drzwi się otworzyły, wiecie co to oznacza, że bata się otworzyła. Nie wspominajcie o meluzynie. No dobre są zawiesinki takie, jak się jedzie do Katowic na przykład i się patrzy i jest tam księżyc albo słonko, a poniżej takie, kurde, powiem wam, Detroit. A propos tego, Beata właśnie przyniosła tutaj oczyszczacz powietrza. Jak tam? Dzień dobry. No, dzień dobry. Nie słyszałem. Cześć Konradek, dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrowienia z Libiąża, cześć Dragos, pozdrawiam z Jaworzna. Libiąż, kiedyś byłem, co lat temu. No, także widzicie, ja niedaleko, także oddycham tym, co wy. Wciągam powietrze, wypluwam cegówki. Chyba standard teraz taki życiowy, trochę lipa. Trochę lipa, jak macie domy, które palą, to palcie tymi rzeczami, którymi można palić. Niestety nie znam się na tym, więc nie udzielę wam porady, ale no, nie palcie oponami, dajcie żyć. Teraz to tak, wiecie, niby mówi się, że dzieci tam w telefonach w domu przed telewizorem albo coś tam, no ale z drugiej strony weź wypuść dzieciaka, jak tam wychodzi i wychodzi z klatki i zderza się ze ścianą, bo tyle tego lata w powietrzu i tak no to musi zostać w domu, no bez sensu. Teraz to tak mało dzieciaków jest, nawet jak jest zima, no bo weźcie, wypuśćcie tam. Cześć Paszkow, dzień dobry, witam serdecznie, cześć Fufu, dobry wieczór. Jest smok w moim Krakowie? No właśnie, z miłego dnia w pracy, sobota, życzę ci spokojnej dniówki. Dzień dobry Ultek, pozdrawiam z Warszawy. Warszawa? Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam jeszcze raz z południa. Dużo ludzi pali śmieciami, cześć Fraglak, dzień dobry. Dużo ludzi, no, kurczę, wiecie co w tym? Już Beata jest z Rybnika, tam jest jej mama i tam chyba zgłaszają się w ogóle wzajemnie sąsiedzi. Zdaje się, że mój brat, który mieszka w Krakowie, też chyba tam jakoś zgłaszają. A gdzieś chyba dronami latają, nie? W ogóle w Warszawie? I sprawdzają czym się pali? No nie wiem, mam nadzieję, że jak macie, to palicie tymi dobrymi rzeczami, bo nie wiem, jak można ten... Niby to teoretycznie według wszystkich nic się nie dzieje, że tak jest i że damy sobie radę, no ale to tak nie jest. Także wiecie, mądrze. Też macie z dobrej rzeczy we wracaniu, tak? Naprawdę? Kurde. U nas też tak myślę, że powinni zrobić taki, wiecie, randomowy nalot. Skoro mogą to sprawdzać, to powinni to sprawdzać. A nie jakichś kierowców. Nie no, kierowców też, ale wydaje mi się, że powinni chodzić tam i pukać, zbrać próbki śmieci czy coś, ten deseń z tego popiołu, bo podobno teściowie kiedyś byli i brali tam takie, wiecie, ze środka popiół i sprawdzali, czy tam człowiek był, czy kot palony, czy jakieś śmieci właśnie. Palę same dobre rzeczy, Joszy. No, to dobrze, to się ceni. Dobra. Koty to można? Nie, no nie można, nie? Ziołem palą. Cześć Oldzie, dzień dobry, witam serdecznie. Jezus Maria, jak was jest dużo tutaj o godzinie 9 rano w sobotę. Szacuneczek dla was. Kiedyś wstawałem o 9 rano, żeby oglądać zamek jakiś tam. Były taka... mapety takie były. I tam był taki nietoperz, który latał i się rozbijał i zawsze mówił, że to było kalkulatoret.
Zapomniałem, jak to się nazywało, ale było coś takiego. Chyba jeszcze Amigi nie miałem, że to oglądałem. Zamek, jak tam... Kurde, Milki? Nie pamiętam. Libioszczanów i Trzebinia i chyba Żarki, że tego jeszcze... Tak? Kurde, u nas chyba nie. Bo u nas najwięcej jest, no wiadomo, że to nie, nie tam, gdzie są dzielnice blokowe, tylko tam, gdzie są domy prywatne, to wali tym. A ja niestety mam tak, że mieszkamy w blokach, ale dookoła mamy domy prywatne i cała jest taka dzielnica domów prywatnych, no i niestety jak się kurde wychodzi, to po prostu czasami jest jakaś masakra. Wystarczy czasami na przykład pojechać samochodem jakiś tam odcinek, pół godziny posiedzieć w aucie i przejechać się i wychodzi się tutaj u mnie na osiedlu jest... No normalnie jakby ktoś wam bagietę do buzi pchał, tak tak jest powiedzmy. Po nocy z pracy, o kurde, to do spanka, nie, chociaż dziękuję, fajnie, że wpadłeś. Ale spanko, wośpiarok.pl, pamiętajcie też, że możecie tam wspierać dzieciaki. 55 zł byłoby tak 600 równe takie, a gdybyśmy mieli 67,66, o kurde, ale by był ogień. Co to jest? Ja z kebabem. Cztery kilo kebaba. Mogę wam... A pokaż, pokaż. Patrzcie, matka mi mówi, widzicie, wstała i już się wtrąca. I mam tutaj takie coś. To jest Mona Lisa z łasiczką. Nie wiem, to jestem z kebabem, bo się śmieją, to wygląda jak ja z kebabem. A tak naprawdę wspieramy dzieciaki, które walą 1/5 tego kebaba, a tym kebabem jest... Do opachania, widzicie? Ja zdjęcie z kebabem, zdjęcie z archiwum rodzinnych i pamiętajcie, że wspieramy 1/5 tego, co ja tu trzymam. Także ten, także zapraszam, widzicie? Także takie dzieciaki wspieramy i dla nich gramy i cały ten woź kręci się wokół nich w tym roku. Także widzicie, zdjęcie z kebabem. Proszę, nie pokazujcie jej tego nigdy. Będzie w tortilli, no bo to był, no to lubię. W cieśce. Także wiecie. Patrz, zdjęcie sprzed 8 lat w ogóle. Ale wyłysiałem. No nie robię się coraz mocniej, a co... Nitko czasu nie oszukasz. Także ten. Proszę nie pokazywać. Staszko, dzień dobry, wieczór, witam serdecznie. Kebaba, no nie, ja ostatnio się przejadłem kebabami. Na razie pas. Na razie pas. Na razie pas, tak. Oj, strasznie dużo ich wjechało ostatnio. Odwiedziła mnie moja moderacja z Twitcha i pojechaliśmy i kupiłem 6 kebabów o wielkości małych dzieci. Właśnie takie jak tutaj. Takie jak moja ręka. No to sobie wyobraźcie, jak moja ręka jest taka. Nie? To, ona, to te kebaby tak, autentyko takie, jak na tym zdjęciu. I kurde, i zostało mi ich i tyle było jedzenia kebabów, że na razie pas. Cześć Maska, dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Ona mi sobie zrobi w debowej tortilli. No ja myślę, że tak, Norman, myślę, że tak. No. To byłem ja, no, to byłem ja. Super mega rolo z Zahira, to jest jakiś... Cześć Rainfarias, dzień dobry wieczór. A nie wiem, kurde, to jest Zahir, ja znam tylko tutaj kebabsy. O kurde, Kebab King tu wjechała emotka nawet. Wow, sztosik. Kiepsika sobie dzisiaj kupię do sesyjki RPG, o kurde. Czy my mamy zmywarkę w pokoju? Wiesz co, Oldie, ja streamuję z kuchni. Zresztą w moim mieszkaniu jest tak, że kiedyś tutaj był pokój i za mną, tam gdzie jest green screen, była ściana, tej ściany nie ma, więc de facto ja tutaj zaraz tak wstaję, mam 3 kroki, mam lodówkę, popczampik! A 4 kroki dalej mam zmywarkę i zlew. To już słaby popczampik, bo to zawsze, wiecie, questy od żony, że tam zrobić trzeba. Kto by to robił? Ale lodówka? No. Naprawdę jest tak, że mam tutaj taką otwartą przestrzeń i faktycznie jest tak, wiecie, jak takie... Można powiedzieć, że trochę jak te takie otwarte living roomy w stylu amerykańskim, że jest połączony pokój z kuchnią i nie są oddzielone ścianką. No i nie jest to taki duży living room, bo to jest naprawdę stereo zaraz za mną. Ale no jest tam zmywarka i faktycznie, że żonka się krząta.
No, lodówka przy kompie, zaraz łazienka też, no takie wiecie, mam taki open space tutaj trochę, można powiedzieć. No, ale to jest super. Mam swój własny kąt, wiecie, to jest to. Ja to tak mówiłem, ja mi to tam tylko biurko postawimy krzesło i ja to biurko i krzesło i kontakty se wezmę, a resztę... Różowe ściany... Ja nie tak tam nie będę wchodził. Tak wiecie. Ile już streamuję? Dzień dobry, Kary Games. Wiesz co, streamuję chyba z 6 lat już będzie. Ja mogę bez odchodzenia brać sobie piwo z lodówki? Nie, no muszę wstać niestety, ale no... Zazwyczaj jestem przygotowany, dzisiaj nie jestem, bo... Ej, jest 9 rano, hej, mam tylko kawkę. Jaką nagrodę mam, jak tego questa zrobię? No kurde, muszę następną zmywarkę puszczać, co to za nagroda jest, ej! We, mam to samo, ja wystarczy, że obrócę na krześle, otwierasz lodówkę, naprawdę? Kurde, no to... Open Space Łazienko. Cześć H2Ok, dobry wieczór. 6, o 8 zacząłem. O, Gunner 5, dedykuję ci to. Nie to. Na ciebie Gunner 5 za tą 6. Lodówka przy kompie, tyle miało było w zeszłym roku. Moja siła wolna jest niezłomna. Dziękuję, wiesz co, nie... Wydawałoby się to trudne, ale tak de facto już potem poleciało. A obecnie powiem ci, Stasku, że jest tak, że osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć i trochę spuściłem z tonu, dalej jest to jakiś tam rigor. Natomiast jak były takie baby i potem wjechało zdrowe żarcie znowu, to sobie myślałem, o Boże, nareszcie. Jeszcze nie skończyłem ten, nie liczy się, że rano. Nie no, muszę ten, bo trzeba być kierowcą, więc wiecie. Trzeba mieć potem, wiecie, godność i rozum kierowcy. Także, to i tuś? Nie no, nie musisz, spoko. Już nie będę pił nitka o 9.12 na streamie Wielkiej Orkiestry Day. Co to za pato streamy tutaj, patrzcie, widzicie jakąś... Nie dam się. I cyk, kolejny dzień z Wośpem. Bardzo mi miło, że tyle z nami czasu spędzasz. Mam nadzieję, że podobają ci się wszystkie streamy, każdy z osobna. No i również, że tam gdzieś powędrowały twoje ręce na wośpjarok.pl. Cyk, wpłaty, cyk, realizuj. Uuu, tam hopie od razu, wiesz, dziewczyny ten, od razu. Sąsiady, wszyscy wiedzą, że takie donaty. Cześć Emku, dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Saszku tam nieźle kombinuje, kurde. Ten nam namawia taki, ten, nie no, wiecie. Gdzie my to mamy? Zapomniałem, co było w tym sklepie, tak zerknąłem pobieżnie. Uzi było! O, tu nic nie ma. Dobra, mamy tutaj brońki. Machine pistol i mamy też klucz. A my co, nic nie mamy żadnej brońki ze skrzynki? Głupio. Kupię ten machine pistol, a nie otworzę skrzynki. Zrobimy tak, o. Alright, tak zrobimy. Całe hapsy zrobią go na Uzi. Cześć Paweł, dzień dobry. Takie donaty to bym w CV wpisał? Kurde, no ja myślę, że byś był wtedy brany pod uwagę do każdej roboty. Także wiecie, możecie wesprzeć. Pamiętajcie, że nawet jeżeli nie teraz, to macie jeszcze czas. Bo finał przecież jest dopiero w niedzielę. Ale same streamy, kurde, pokczampik do niedzieli, do północy. Także wiecie, jeszcze się będzie działo. Po mnie jest tak, jak już mówiłem wcześniej, Emi Giercuje i Devil's One. Emi Giercuje i Devil, zarówno jak i Devil's One mają po godzinę czasu. A potem rusza studio offline. I dopiero wtedy wjeżdża gruba impreza. Także wiecie, nie odchodźcie od monitorów, czy tam zróbcie sobie przerwę. Pamiętajcie, że o godzinie 20 sesja Baniaka, nie wiem, Bani Baniaka. No Baniakowa sesja RPG. Także nie zapomnijcie. Co to za granie było? Enter the Gungeon. A mówią, że to taki mój szlagier, trochę pomyślałem, że wszyscy przynoszą swoje szlagiery, ja przyniosę swój. No i tak... Tak mi leci. Enter the Gungeon, podobne do takich rzeczy jak ten, jak rogaliki. Kto w tej sesji będzie grać? Będzie HS? Będzie... Zaraz ci powiem, poczekaj. Baniak, poczekaj. Wiesz co, mam gdzieś tą rozpiskę. HS na pewno będzie? Będzie... Isaac najlepszy? Wiesz co, z gry... Lubię Isaaca, gram na Switchu w niego aktualnie bardzo dużo, ale nie jestem w niego jakiś tam wybitny.
Poczekajcie sekundkę. Zaraz wam powiem, kto będzie grał, bo ja nie pamiętam. No HS był. Bo graba wiem, że tam coś nie żyje chyba. A kurde, zmienili mi to. Nie wiem kto to będzie. Łosiu będzie grał? HS, Radek, Seto i Kromka. Seems legit. O, HS, Radek, Seto i Łosiu, o. Wiesz co, z gry, no mam ten, mam przeszedniętego Isaaca parę razy, ale nie mam chyba tych unlocków tak dużo. No ale tak jak mówię, no tam głównie na Switchu gram, bo tak jak dzisiaj rano sobie wstałem, więc trzeba się było refresh, Switcha do wanny, trzy rany w Isaacu. Takie słabe były, do tego były trzy. I oto jestem! Kurde, od 8 rano. To bym pomyślał, ale wiecie właśnie. Graba nie żyje jakiegoś streama do 4 rano, no... A, no właśnie, no widzicie. No, także ten, także... Coś mniej więcej w ten deseń. Ja akurat bardziej sobie upatrzyłem Gungeony. Ale Isaaca też bardzo lubię. I taki miałem w ogóle zgryz taki, czy tutaj The Celsi może, czy może Enter the Gungeon. Ale stanęło na tym, że Enter the Gungeon dzisiaj będzie. Wczoraj były Ultimate Chicken Horse, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Razem z HS-em i z Radkiem graliśmy. Dzisiaj coś innego dla odmiany. Tyk. Oj! Ty, ktoś go boostuje. Idziemy go tutaj zaciukać. O! Oj! 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 No! Nice! Sam dzisiaj prowadzisz zalany? Nice! Też w Zew Cthulhu, czy jakiś inny system? Przechodzę Isaaca kilka razy, potem się okazuje, że jednak nie przyszedłeś, bo pół gry się odblokowuje dalszej. No, zgryw... O kurde! Co tu się podziało? Mamy to, czat, co tu się dzieje? Kurde, szybko, nasz bot się pomaga! 20 zł na Team Impie! Uhu! Nice! Nice, dziękujemy, dziękujemy. Kurde. Co tam jest? Jestem 9, Impie jest potem... Ej, czat, to tylko 32 zł mnie dzieli. I mnie strącą stop 9, będę top 10. Czaty. Dzieciaki, czaty. No weź, dzieciaki. Czaty. Ten, Dungeons and Dragons 5 edycja, nice. Kurde, nigdy nie miałem jakoś tak okazji pograć duże takie RPG na żywo. Raz w życiu chyba miałem styczność z graniem w Cyberpunka, jako młodzież pamiętam. Ale jakoś tak, potem mi się towarzystwo rozbiegło i tak, nigdy nie miałem niestety szansy się pobawić w to zbyt dużo. No niestety, zostało granko w komputery. W sumie to było tak, że byłem na tej sesji Cyberpunka, a potem dostałem Fallouta. Jedynkę albo dwójkę pamiętam. Od tego gościa, który był mistrzem gry. Pożyczył mi. No i to był koniec. Po co mi co innego? Miej serce i patrz w serce, czatek. No właśnie, kurde. No to wiecie. Tak by było, jak już tak wiecie. Jeszcze rano taki power. Donaty. Dla dzieci. Dla dzieci wośp. Jarok.pl 5 zł tam tylko to jest, nie wiedzę, tyci, wiecie, tam wiecie? Taki win! Tak jest. Ja bym się sprawdził w odgrywaniu w RPG, choć nie wiem, no nigdy nie miałem okazji. Może kiedyś się wydarzy, ale... Ale to tam, no, no nie było. Nie mam chyba... Nie mam znajomego, który by przeczytał takie grube książki. O, coś się wydarzyło! Wydarzyły się pieniądze! Norman! 100 zł, 11 groszy, ty Mitek, 666, o kurde! 666 i cześć, gdzie tu jestem? Jezu, dziewczyny dla Normana! Tak jest, dziękuję, o kurde! I co tu się podziało, 666, mamy to? 666 i cześć, tak jest, kurde, dobrze. Dobrze! Dziękuję serdecznie, Norman, dobrze! Jest dobrze! 666, kurde! Dokładnie tak! Yeah!
No, teraz to sobie spojrzę jutro w lustro nawet i się wystraszę tak jak zawsze, a nie, że tam z żalu. Kurde, killer, no specjalnie dla ciebie wyselekcjonowane dziewczyny, kurde. Victoria's Secret, takie tu klaskanko. Tak jest. Jackpot 77777777. No, to już byłby ciężar tutaj do wygenerowania. Ale jakby było to... To by normalnie pisali o nas w pamiętnikach, ja was mówię. Wszystkie, wiecie, newslettery byłyby nasze. I tak jeden by taki wpał... O, by to było to... Aż by mi brwi spaliło. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo nie chciałbym spalić sobie brwi. Tylko po 1K donate, no to wam się jeszcze Radek do ucha wydrze. To już w ogóle cały dzień zrobiony, 9:20. Kurde, Radek śpiewający. O kurde, wydarzyło się znowu coś. Sprawdzam szybko. Sikor! Kolejna psuja! Ty sikorze, ty weź ci tam. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję do dzieciaków. Kurde, wszyscy jesteście z jednej drużyny! Dziękuję bardzo! 67676 zł! Tak, słucham. Co? Co tam mam? Mam tutaj ten. Takie kwoty. Ba. Żona aż przyszła. Mam. Co? Donate'uj, a nie! Gdzie? Chyba nie na mnie. Co? Na dzieci. No wiesz co? Kurde, widzicie, takie tu muszę... A! W domu rzeczy robić. Pewnie dałaś hashtag Team Pycu, a nie Team Nitek, stąd nie wiem, że to byłaś ty. Dla niepoznaki. Dziękuję serdecznie. Czekajcie, ja... Co? No, w lekturach, kurde, jako lektura szkolna. No, ale to wiecie, to zawsze głównym bohaterem to i tak jesteście wy, a nie tam ja. Także... Wiecie. Takich historii. Jej, let's go. O, macie harmonogram, możecie sobie przypomnieć. Co tam dalej? Możecie sakiewką trząsać. Przepraszam. Jak na leniwą sobotę wydaje mi się, że jest dość dużo do zrobienia. Ale wiecie, wspólnie damy radę. Oła, źle. Co tam? Tyk. Skrzyneczka! Biele! Uzi! O kurde, dwa Uzi! Dwa Uzi, ty! Wow, też takich setów nie miałem. Czemu ja mam takie sety? Wow! O panie, król złoty! Kurde, pan tutaj zatrzyma te karuzele szaleństwa! Ała! Ja myślę, że w sumie Armani jeszcze a propos tej lektury szkolnej zakazaliby nas, tak samo bym nosił pewnie znamiona jak Harry Potter i by mnie pewnie zakazali w naszym kraju. Jakieś bzdury by się uczepili. Daj grosza Nitkowi, no. Cześć, rank do, dzień dobry. Rzuć groszem w Nitka. No, a to nie rzucacie groszem we mnie, rzucacie groszem do dzieciaków, także wiecie, miejcie to na względzie. Że to nie chodzi o mnie, chodzi o dzieci. Kurde, tak jak 1,5 kilo ważą dzieciaki, a Hanka ważyła 3,6 i była taka tyci. Wiecie co to jest 3,6 kilo człowieka? To jest... 3,5 bochenka chleba. Chyba! Nie wiem. Jest 9 rano, mogłem źle policzyć. Ale tak to wychodzi. No nie jest to dużo, ale takie dzieciaczki no potrzebują pomocy, nie? Co one tam mogą zrobić? 3 kepsy, o, no. 3 kepsy. Wydaje mi się, że te, które ja jadłem ostatnio, miały po 2 kilo każdy. No to prawda było, no. Tak to wychodzi. Także wiecie, no, to są dzieci, które no... Nie dadzą rady. O! Kupujemy. Nie wiem po co. Nie wiem czy tam dojdę. Trudno wiele. Jeszcze żeby... Chcesz kobiecy zadek, żeby bochenek w tych czasach 1 kilo ważył? Chyba nie? Nigdy tak niemowlaką nie liczyłem. 1 caps, 2 caps, 3 caps, 4, 5 caps, 6 caps, 7, 8, 10, 9, more. Tak można by było. Taka wyliczanka szkolna. Dzieci z... Nie, żadne takie. Nie, tylko tak, wiecie, no to i mogę powiedzieć też, że 3,5 worka cukru.
To są małe kilogramarze, no wiecie, no takie dzieciaki no nie dadzą rady bez takich rzeczy, na które właśnie zbiera, nie, w tym roku. Ile bochenków jest teraz warte twoje dziecko? No ja nie wiem chleba, więc to nie jest waluta. Pani dziecko waży 3,5 kepsa. O mój Boże, ja się tu spaliłem w tym streamie dzisiaj. W sensie... tym, co mówię. O, widzicie? Sasek przelicza wszystko na kubełki z KFC. 3 kepsowa dziewczynka. A ciekawe, czy któraś matka by powiedziała, jadłbym. Za taki trud? I tam zamiast dziecka do podtrzymania dostaje kepsa. Wiecie, co fantazja nas poniosła dzisiejszego ranka fest. Także pamiętajcie, niech was poniesie też w stronę, że to są faktycznie małe dzieciaki, które są totalnie bezradne. No a właśnie zbiera tutaj na maszyny i różne inne rzeczy, które mają im pomóc. Więc trochę takie cheaty, żeby oszukać złe rzeczy. Że warto wspierać. Nie, no już starczy tych zdjęć. Bo się zrobię głodny. Matka mi tu zasuwa jeszcze. No naprawdę to są małe dzieciaki, także miejcie na względzie to, że to wszystko się o to toczy. No dostałem, no. Nieważne. Nieważne, absolutnie. Nie liczy się. Ale łusek mi wypadł, widzicie? Kurde. Taka gra, a tutaj wszystkie łuski, które wystrzeliłem. Możecie policzyć, ile strzałów poszło na tego bossa. Zapraszam do szacowania. Jak myślicie, ile to było? Ja myślę, że to jest dwa kolejne donaty na dzieciaki z Wośpa. Widzicie? Twoja kolej. 15. Cześć Paweł, dzień dobry. Tak, 3. Co jest Centurion? Dobry, 2,5 kepsa łusek. Powiem wam, że rzeczy z Wośpa mega wspomagają małe dzieciaki. Znajomi mieli 3 dzieciaki po 600 gram każdy i sprzęt wośpowy mocno pomagał. No widzicie? No to nie są tam jakieś banialuki, tylko kurde serious business. W sumie jak ja byłem z moją w szpitalu kiedyś, to też tak. Widziałem maszynę, ale akurat... Całe szczęście, bo nikomu nie życzę, żeby to było komuś potrzebne. No nie musieliśmy tego używać, ale były. Palcem się nie pokazuje. Jaki to nie był palec, bo to był kebab. Czekajcie sekundkę. Alright. Cześć łóżko, dobry wieczór. Dzisiaj coś się... Kebs, pizza czy burrito, czat? Kebs, pizza czy burrito? Wszystko dobre w sumie. Ja bym chyba szedł w burrito, bo dużo kebsów było, a burrito jednak tak długo nie, a lubię. Też dobre. Zdrowsze chyba niż kebs. Pizza, Paweł? Mówisz? Jaka taka standardowa z szyneczką, takie szaleństwo, takie w ogóle różnych rzeczy? Z ananaskiem na przykład? A może mizeria na słodko? I racuchy smarowane serkiem waniliowym, grubo, tylko szynka. Tak jest, a jak widzę, że jak ludzie piszą, że owsiak zabiera do kieszeni kasy, to myślę, że tak trafię, że nikomuś źle, ale właśnie przykład jak wyżej, żeby trafili i do szpitala i sprzęt w ośpim pomógł, no właśnie. Jest rano, jestem w sumie sierotny, ale wyszło mi, że jak wpłacamy hajsy na sprzęt, który kupi w ośp, to trochę tak jakbyśmy robili leczonko dzieci z integracją z czatem. That's deep! No, to naprawdę jest deep. Serio. Kurde, no. Takie leczonko, integracja leczonka. Why not all? Jakbyście kupili na przykład pizzę z burrito zawinięte w kebab. Ja tu czuję rewolucję! Gołąbki to takie polskie burrito, o kurde, szynno, ale bym zjadł gołąbki takie z gęstym sosem pomidorowym.
kurde, no. Poczytałem, że to, co właśnie zbiera w Australii, to przekaże ofiarom tych katastrof. Tak, coś, tak, tak jest chyba, Gunner, że oni tam się zobowiązali, czy też powiedzieli, że jak tam będzie uzbierane, to przekażą na ofiary tych pożarów. Także widzicie, no to nie są tylko dzieciaki, ale no głównie u nas to jest tym celem dzieciaki, no nie jesteśmy w Australii, ale no tak czy siak pomagamy. No. Tyk. Oj. Pizza neapolitańska, trochę jak kebab, a kiedyś to czytałem, są jakieś takie, że tam mięsko z kebaba jest skorbane na pizzę, nie? To jest też pizza kebab. Jest pizza posypana frytkami. To jak to wygląda? Czy to raczej tak skubo, tak? Mrożonki. Ja bym zjadł taki polski kebab, pajda chleba, a w środku bigos i schabowy. O, to też dobre, no. Jak tak dalej będzie, to zjem, a będę wracał z gołębnikiem. Z łokcia. Są pizze kebabowe, no właśnie i tuski, nie? Są pizze kebabowe, nawet takie smaczne są w sumie. No to pasuje, no tak, o kurde, czekajcie, bo taki hardy przeciwnik się zrobił. To koniec, ja dzisiaj cały dzień będę o tym jedzeniu myślał. Koniec. Ej, no co mi tu skrzynki dajecie? O, otworzyłem wytrychem nawet, wow. Czy ja będę na IEM-ie? Wiecie co, no ja mam blisko, zazwyczaj jestem. Ale IEM to tak, wiecie, taka impreza spoko, w sensie jestem co roku. Jest taka spoko bardziej na jakieś meetingi community, albo jak coś się ma do roboty, bo de facto jak się tak nie chodzi na granko, w sensie tam, wiecie, te Counter-Strike i tak dalej, to tam jest to samo, pod tym względem na przykład bardziej wolę PGA. Jeżeli chodzi o imprezy. No ale pewnie pojawić się pojawię, bo to rzut beretem. To jest, wiecie, tam 15 minut autobusem. Mam pół godziny, no. Czy tam samochodem. I zawsze jakiś tam meeting czy coś, to bardzo możliwe. A, no to spoko, zapraszam. Nie będę się reklamował jakimiś Discordami czy czymś, ale no znajdziecie mnie łatwo, nitek jestem. Więc znajdziecie mnie dość łatwo, myślę. Także jak ktoś gdzieś będzie, to pewnie do pochytania jakieś przez community. Któreś tam social networki, nie było do community. No ale bywam, no. Samochodem na meeting? Ej, samochodem, to wtedy zbierzesz... Żona ma prawo jazdy, wiesz. If you know what I mean. Dzień z Kasią Smolarczyk stoi za 6666, no to nice. Nie wiem, kto to jest Kasia Smolarczyk. Ale spoko. Wybaczcie. Którą mamy godzinę? 9.33, moi drodzy, zostało nam pół godziny. Już nie chcę nic mówić, że gdyby się wbili te 68, to bym normalnie chyba się tu kopytnął i nogami nakrył w ogóle. Jakby się tu 68 dojechali do tych tysiaczków. W sumie to jest taki cel, taki, wiecie, blisko. Mówię grubo, no zostało nam ostatnie pół godziny, ja potem znikam. Potem wchodzi tutaj za mnie Emi giercuje. Będziecie mieli godzinkę z Emi. I potem wchodzi Devil's One, a potem wchodzi już tutaj gruba imba. Studio Offline Warsaw. Także będzie się działo. To, że ja idę, to nie znaczy, że wy też idziecie, nie, absolutnie nie, zostańcie właśnie. Bo tu się będzie działo jeszcze do jutra non-stop. Non-stop do jutra. Taka impreza. KS grał? A, S2L2T2, a, ja podobno jestem dobry i coś sobą reprezentuję w tym tytule, także wiesz. A że HS lamił? Cóż, nie tylko w tę grę. Co? Co? Słyszeliście to? Na bossa idziemy. No. Pokazuję na TVN autko z Knight Ridera. O kurde. Jest kit i gada? Szukamy bossa. Tyk. Cześć Urciska, cześć! O, cześć Szymon, dobry wieczór, witam serdecznie, hej hej. Witam, dzień dobry.
Tyk! Porobiony! Oj! Oj! O kurde, wydarzonko! Czekajcie, bo to trzeba spauzować, bo ja nie mam otworzonego. Wydarzonko! Anonimowy wspomagacz! 3,99! Team Nitek! Kierowniczku, złotóweczkę, królu złoty, ja auta popilnuję, dziękuję serdecznie! Kurde, 3,99, wiecie co, jakby tu wszyscy tak ten po tej złotóweczce, 3,99, abyśmy zrobili te 68 koła, mówiłem, by było, wpadłby. To nie jest dużo. A złotóweczkę? Byłoby! Byłaby. Daj złotóweczkę, kierowniczku, daj, panie złoty, daj. Cześć Maniek, dzień dobry, tak, to Enter the Gungeon, dobry wieczór. Oj! No cóż ja mógłbym tu przynieść ze sobą, samo dobro. Lecimy. Dobra. A co by ci, co by dał ci oryginał komaresku takiego kita, to żebyś miał odcisk tyłka Dawida Hasselhoffa na tym, na siedzeniu kierowcy i to w sumie plus 100 do wartości ogólnej, ja rozumiem, ale trochę tak w sumie trochę tak mi nic to nie daje, że to replika czy nie. Teleporter prototype. Dajcie. Nie wiem co to jest. Weź to. Dobra, używam. A, faktycznie teleporter prototype. Macho Brace. Nie powiem, jak to wygląda. 61, tu mamy kluczyk 30. Macho Brains. Nie wiem, co to jest. Value for effort. No, nie wiem, o co chodzi, ale wezmę. Chyba hajs jakiś będzie generować. Nie wiem. Czekajcie. O, wydarzenie! Alex 540 wpłacił 320 zł grosz Team Nitek! Trzeba połacować swój, spróbuj sam, kurde, tak jest! Ja cię, mamy 68 koła, o kurde, Alex, ale żeś tu porobił, dziękuję serdecznie, o panie złoty! To porobione, moi drodzy, kurde, 9.37, 68 tysięcy! To jest, kurde! Dzięki serdecznie, Alex, kurde, bardzo mi miło, jest spoko, 68 tysięcy! Kurde! Co tu się dzieje? A to jest dopiero 9.37. Halo! Kurde, i to równiutko! Równiutko! Teraz trzeba zepsuć! Trzeba zepsuć! Szkoda, że nie 6.9, kurde, no ale wtedy by trzeba aukcję zamknąć. No. Cześć, ale potem swojego nie mogę, Alex, bo muszę się zwijać, wiesz? Dzisiaj niestety nie mogę streamować. Będę dopiero w poniedziałek. Nie, no ale dzisiaj nie mogę niestety. Ej, niech on coś zerator, dzień dobry, Nity Horror, widzę, że tutaj coraz kurde... O kurde, zdarzenie, Morgrim! Team Nitek, 100 zł, o kurde, ale lecimy w tym rankingu, dobrze! Dobrze, tutaj też muszą przyjść dziewczyny, czekajcie, kurde! Nie nadążam! 68100! Kurde! Cześć młody, dzień dobry! Ja, co tu się dzieje? No moi drodzy, kurde, już się nie spodziewałem. Bardzo miło, czekajcie, odświeżam tutaj ranking. Ja cię sunę, ty wiecie co? 10, 12 zł brakuje na 8 miejsce. 12, weź tam ten. Coś tam, rzućcie grosza Wośpowi i tu Team Nitek, hashtag. Polecam, najlepszy hashtag. Wszystkie są dobre, tak naprawdę nie jest ważne, ale kurde, jakby to było to 8 miejsce. Jechałbym tak dzisiaj wtedy samochodem, tak sobie myślałem, kurde, ósme miejsce, tak by było, Lowrider, ETS2, crash na autostradzie, nie, no nie, ale tak, kurde, ósme miejsce, ale czadzi w ogóle, yeah, ale kurde, no wiem, czaty, no, czaty. Kurde, nie, no akurat na to nie jestem przygotowany, shit, ale by było. No, ale wiecie, tak naprawdę wiecie, wszyscy wy... Oczywiście, że tak, to wy jesteście bohaterami tego wszystkiego, także dzięki. Jeszcze ordzę subskrybował, honk! Dzień dobry, jaka... A no i 97 zł, 30 zł, kurde!
Wspomagasz się, a ty mnie tak, dzień dobry, o kurde, co się stało, ty, mamy to, 8 miejsce, czekajcie, odświeżam, ja, fanfary, kurde, dziewczyny muszą też przyjść, to pewnie, że tak, czekajcie, tak jest, 8 miejsce, o kurde, normalnie, o Jezu, jeszcze zdarzenie jest, matko i córko, co się dzieje, lotrowiec 2,34, więcej, ty mnie tak, tak jest, kurde, taty. Dzięki. O kurde, jeszcze na miesiąc 50 zł. Team Nitek top 18. Ja cię sunę. Team Nitek, proszę. Oldie 2370. Co tu się dzieje? Ja, no kurde, wiecie co, dobrze, tych dziewczyn miałem dość sporo i naszy YouTube przemiał, kurde, taki jeszcze raz tutaj. Ja i tu oczywiście, kurde, nie to nitka. Kurde, to miało być to. Wszyscy wy, tak jest. Kurde, koniec granka, ale 68273,40! Nice! Kurde, anonimowy wspomagacz, 20 zł, Team Nitek! O kurde! Powiem wam, że teraz to ja mam. Dziękuję serdecznie wam, Jezu! A jak się porobi 68273? Cię sunę! Powiem wam, kurde, 8 miejsce. Ej, ale to... Nie, brakuje nam. Kurde, ja cię 900 tam brakuje, no ale to 900 jest, kurde, to... Ja myślę, że dałoby radę, ale wiecie, no. Dzięki serdecznie, pamiętajcie, że to nie ten, że tak jak mówię, to nie jest ważne, które tam miejsce, ważne jest dobra zabawa i mam nadzieję, że wy się dobrze bawicie. No i mam nadzieję, że bawić się będziecie, bo to wszystko leci na dzieciaki, także dziękuję serdecznie, bardzo miło, tak czy siak. Fest fajnie, dziękuję bardzo, naprawdę, you're the best. Nie mogę śmiać, do tego mam podkład, bo ja z playbacku jak Natalia Oreiro na tym, na Sylwestrze. Aqua Dogom, dziękuję, witam serdecznie. Jeszcze 900 i Seto dogonimy, no właśnie. A to byłoby, wiecie co? Powiem wam, że dogonić Seto, 900 jest do zrobienia, 20 minut, patrzcie. Wiecie, co jest najfajniejsze, najśmieszniejsze jest to, że Seto jest, wiecie, po sąsiedzku i niestety jak patrzę przez okno, to widzę, no więc. A to tak, wiecie, te 9, jakby się tak go przy tego nie, to bym patrzył na niego tak... W końcu patrzę przez to okno i nie dziwić się, że mam czynsz o połowę mniejszy, bo mam widok na Sosnowiec. No, ratujemy bochenkowe dzieci. Ratujemy małe kebabki, tak jest. No, trzymaj się młody. Tak jest. Czy pomacham mu, jak go będę mijał? Kurde, myślę, że tak, no przecież. W jaki dzień najlepiej iść na IM? Nie chodzi ci o spodek, tylko MCK czy obojętne, wiesz co? Na IM to chyba najlepiej iść... O Jezu, nie wiem co cię tam interesuje na tym IM-ie tak naprawdę. Najfajniejszy chyba jest dzień finałowy, tylko to też najwięcej ludzi, a jeżeli chodzi o najmniejszą frekwencję, no to chyba ten pierwszy jest taki, nie? O kurde! AKK Team Nitek, go Team Nitek! What? O! Jezu! Dziękuję! 9 zł i 3 grosze! Mamy już 68302 zł i 43 grosze! Kurde! A powiem wam, że wstałem, nawet nie wyobrażałem coś takiego, że... I mamy jeszcze TOP 8! TOP 8! Czat, TOP 8! Kurde! No ten Seto... Taki na wyciągnięcie ręki! To najgorsze jest to, że... Kurde... No... ten Sosnowiec... Łatwo. Cześć, Gepetto, dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry w ogóle. W sumie do kogoś może być wieczór, bo to jest jakaś abstrakcyjna godzina 9.43. Moi drodzy, 17 minut nam zostało. Ja myślę, że dałoby radę tego Seto tam, wiecie, do dziury, do Ganjonu wepchnąć, żeby tam siedział i nie wychodził. Ale no kurde, no. I to jest, pamiętajcie, że to jest dla dzieciaków. Także na pewno, kurde, pomoc. Mam nadzieję, że nikomu się to nie przyda, ale wiadomo, że w życiu... Życie pisze różne scenariusze, Janusz... Wiecie jak jest, więc kurde, super, bo to jest naprawdę ten... Ej, idziemy na bossa, ja tu nigdy nie byłem. Chodzę. Idę umrzeć. Ej, nie mogę, muszę mieć klucz. Kurde, co tu tak... Aha, bo tu człowiek normalny, dobra, zaraz idziemy. Kurde, nice. To się niesamowicie, naprawdę. Au, au, au. Widzicie, tak kaliło się. Taka 8 godzina w sobotę, wydawać by się mogło... Kurde, abstrakcyjne to godziny. Ale kurde, niech teraz HS i Radek żałują, że nie przyszli. Co im innego zostało? Heee, donatować na WOŚP. Ale no nie będę do nich dzwonił, bo... Bo... Jeszcze mnie zablokują czy coś. Piątek? A już kupujesz dzisiaj bilety Armani? Klucz i dwa ślepaki, okej.
Już bilety, kurde. Na IM to chyba biletów zawsze styka. Zawsze jest jeszcze to, Armani, że... tylko teraz nie chcę ci ten, tak, kręcić, ale chyba zawsze jakieś meetingi, no nie wiem jak to jest, ale chyba zawsze jakieś meetingi w Cybermachinie czy coś takiego się odbywa... O kurde. Odbywa się chyba przy piątkach? Kurde, nie wiem, bo ja się zazwyczaj umawiam na sobotę. Chyba. Nie pamiętam, ale tak jakoś jest. Zawsze jest to, że te meetingi jakieś tam w knajpie czy coś, to nie? Plany w większości jest biletowane. No, ale wiecie co, na IM bez biletów w ogóle to był takie dość takie dziwna sprawa, w sensie takim, że no, teoretycznie można było iść za darmo, ale ten IM też nie był jakiś mega, jakiś tam turbo drogi. Teoretycznie. A stanie w tej kolejce cały dzień, żeby wejść za... O kurde, zdarzenie jest! Szybko sprawdzamy. Yo, Gepetto Team Laris, 195 zł, tak jest, coraz bliżej, kurczę! Tak jest, Team Laris, Gepetto, dziękujemy serdecznie za wsparcie, dziękujemy za donate, tak jest, Team Laris. O nie, ale to oznacza, że Team Laris mi tam chce dogonić. O nie, czekajcie. Nie! Czaty! 5 zł. 5 zł. Przegonili mnie. Przegonili mnie. No trudno. No trudno. Kurde. 5 złotych. Czad, 5 złotych. 5 złotych. 5 złotych. Hey, Schiffer, dzień dobry. Enter the Gungeon to jest. Znaczy to była pauza akurat. Enter the Gungeon. Czad, 5 złotych? Piątkę daj, Niko. O, zdarzenie! Czekajcie, zdarzenie jest. Franz McAvelin, Team Nitek! Łatwo. 10 złotych, dziękuję, kurde! I znowu Team 8, Teraz, kurde, co to może być? Ty już nie łapię się w tym wszystkim, co ja tu mam. No, to jest głupiałem, dziękuję. Dziękuję, moi drodzy. Kurde, znowu mamy tutaj prowadzonko. Jest! Team 8, super! Kurde, coraz bliżej seto. Już wyprzedzamy ten sosnowiec. Kurde, da rady! Da rady, moi drodzy, 12 minut. Ja teraz muszę się gdzieś tutaj diskonektować. Jezu, Oldi! Team Nitek, jedziemy do 6-9! Tak jest, kurde, Team Oldi! Dziękuję serdecznie, kurde, 23,74, tak jest, 6,9. To faktycznie już niedługo! Już niedługo będzie 6,9, tak jest, dziękuję serdecznie, Oldi! Jej, naklejki na klawisze, ja mam tu... O kurde, pan dinozaur wpłacił 5 zł, Team Nitek, pozdrawiam pana Pierniczek! Kurde! Pani Pierniczek! Nemesion 50, ja Team Nitek grosza daj! Team Nitkowi sakiewką potrząśnij, nie znam muzyki! To są grube improwizacje z 9.48, nie spodziewajcie się. Team Laris spadła! Tak jest, kurde! Mamy to Team 8! Tak jest, kurde! Dajemy radę! Nice! Co tu się dzieje w ogóle? Nice, kurde, powiem wam. Dziękuję wam serdecznie. Jeszcze mamy trochę, kurde, musimy za tego bossa. Ja jestem udany, dziękuję. Tu dziękuję mamie, tacie. Żonie. Wszystkim dziękuję. Wam również, za to, że jesteście tak kurde tutaj z Wośpem Fest murem. O tej porze w ogóle naprawdę szacuneczek, to jest warte podkreślenia, sobota. O Jezu, no nie mam już powiem, 25 zł Team Nitek! O mój Boże, jak ja mam tutaj... Dziękuję serdecznie, kurde, coraz dalej od Team Larry, tak jest!
Ja cię mam już 68 611 165 i powiedzieć, że przed chwilą mówiłem, że 68 tysięcy musimy zrobić. Kurde, powiem wam czat, że... Tak jest, dokładnie tak. Dzisiaj, jakby ktoś mi powiedział, że dzisiaj wstanę o tej 7 rano i że takie rzeczy się tu będą działy, ja bym powiedział, Szusławek, kto tam Twitch? Nie, martwa platforma, z tego Facebooki, jakieś miksery, ale Twitch, nie, to nie ma szansy w ogóle. A tu kurde, taki sztosik jest. Naprawdę, kurde, brakuje nam co? 388 zł, 41 groszy, ale by było 6,9, moi drodzy. 10 minut zostało, 10 minut dało. Moi drodzy, 10 minut, damy radę? Wszyscy teraz szybko leczą drobniaczki w swoich portfelach i sprawdzają, czy mają 388 zł i te, ile tam? Nie widzę! 41 groszy, wszyscy liczą. No ale jeszcze szybko, szybko wpłacamy Team Nitek, hashtag Team Nitek będzie 69 tysięcy, 69 tysięcy? Będzie? Ja myślę, że mogłoby być, kurde, ale wiecie co, jakbym taki dumny był. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś miałem Nitek 69, to był błąd dzieciństwa, ale kurde, jaki znaczący! To było takie namaszczenie już dawno, namaste! Namaste! O, zdarzenie! Norman 55 zł i 0766! Jaj, znowu mam 666, tak jest! Kurde, tak było! Nie, wcale naprawdę miałem Nitek 69, niestety. A potem poprosiłem o zmianę. To tak pomyślałem, kurde, ale taki średnio reprezentatywny, jest to 69, kurde. Naprawdę, to, ale to, wiecie co? Wiecie co, jak ja zaczynałem Twitch, miałem to 69, no w życiu nie pomyślałem, że WOŚPY 2020, 69 tysięcy na moim streamie. O, pany, tak by było, kurde! Trąbki w ogóle, Armagedon, czterech jest tu apokalipsy, tak by było! Kurde! 66 jest i tak! Wyrówna na koniec streamka, dałbym. Na YouTubie też mnie ludzie oglądają. Pozdrawiam YouTube i pozdrawiam Facebook i co tam, gdzie tam lecimy. Dzień dobry, wośpiarok.pl. Pamiętajcie, tam można dokonywać pada pod wośpiarok.pl, ukośnik aukcję. Musicie wejść na aukcję i tam haratać hajsy na gadżety gamingowe, żeby osić. Co mamy dowód tam pisu? Team niedoradek za to, że wstał. Chyba nie. Ja jestem kuzynem bajaka z wyglądu? Nie, no niestety chyba nie. Bardziej mi mówią, że wyglądam jak Diss, czasami się zdarzają, no ale tak może być, no. Odwrócił się od ideału, no kurde. Ja w sensie nie, no ale to wiecie. O kurde, szczupę, spłać 50 zł, Team Nitek, kurde! Ale nie stoi, tyjcie! Moi drodzy, 721, już nawet nie gram, 8 minut, moi drodzy, 8 minut! Kurde! 8 minut! 8 minut! Czat! 8 minut! 69! Kurde, marzenia małych dzieci! Marzenia dużego dziecka! Jezu! No kurde, 8 minut! Ty 6, to jest na wyciągnięcie ręki! To jest tak już niewiele brakuje! To jest tak jak macie, kurde, piwko w knajpie, tylko 10 kroków, a macie jeszcze piwko i tak, kurde, nie wiecie, czy chcecie, ale przecież noc jest młoda, bo mamy dopiero 9:53! To można i piwko, tak jest, mamy Orbi 48, 27, ogień, tak jest, kurde, cały połowie normalnie. Dobrze, co brałem spodenki, bo normalnie majtki już do wymiany. Ale dzisiaj wyjątkowo spodenki są, bo kurde, pomyślałem, a może ktoś będzie kazał wstawać, albo coś dziwnego się wydarzy, tutaj obleje się czymś, smocy się, albo coś całe na biało, nie wiadomo. Kurde, moi drodzy, 7,69, tak jest, 6,9, tak niewiele, czat, ja was tu nawołuję. Kurde, są emoszy, cześć, Bąkol, dobry wieczór, dawaj, tu równamy, 6,9, Bąkol! Dawaj! Kurde, Bąkol! Spędzaj się tam! Daj, 6,9, marzenie dzieci. Będzie, będzie, co, kopytkę jak dobiłem do 6,9, kurde, nie mam tutaj tyle miejsca, ale wtedy w innym terminie szybkim może uda się coś wymyśleć. Czemu nie uwzględniliście streamerów z poprzedniego roku? Nie mam problemu, że nie ma jakiś top streamer, ale to nie do mnie pytanie, kurczę. Orwellus. Fajne pytanie, Dawidek przyszedł. 6,9 to dobrze trafiłem, kurde, ale byłoby wyrównanie do 6,9. Moi drodzy, bo ja powoli już tutaj schyłek mój, 6 minut zostało. 6 minut to prawie 69 tysięcy sekund. Nie wiem, może, w innym świecie. Pit, pozdrawiam zawsze Nitka, będę kojarzył z tej fikcji. Pit, a, Exoter, dzień dobry. Nie wiem, kojarzy mnie z Pita.
To bit to był Kitsu, nie ja. Miałem Tom. Kurde, dziękuję wam. I tak, tak narobiliśmy tutaj ognia, ale no, powiem wam, zostało 6 minut. Zaraz po mnie wchodzi Emi. Emi, tak narobiliśmy tutaj, kurde, fest bigosu i chaosu. Super. Podobają mi się tak, jakbym taką sobotę miał mieć co sobotę, to ja wam powiem, żebym normalnie nie spał w ogóle, żeby takie soboty mieć. Także daliście tutaj ognia. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Ja powoli się muszę żegnać niestety, więc już tak granko średnio. no. Także wiecie. Kurde, no. No, Bonkor zaraz się pakuje. O kurde, no już 20 zł Team Nitek, o mój Boże. Kurde, tak jest, dziewczyny przyszły, kurde, na was wszystkich, nice. Nice, kurde, wiecie co? 55 jest, jeszcze mamy tak niewiele, tyle nam brakuje, 200 zł, 11. 211. Cześć Andruloni, dobry wieczór, kurde. Kurde. Hodowałem bicki ostatni rok, żeby tutaj ewentualnie zrobić na streamie napinkę i rozdziawkę koszulki, ale no nie da rady, aż tak bardzo się nie schodowałem. Zobaczyli Nitka stojącego obok innych streamerów, że tam będę trzeba tańczyć i śpiewać? No nie, ja będę siedział i pił herbatę. 631 ziko, żeby... no 600... ale to 631 ziko, jakbyście zrobili w 4 minuty. Normalnie... normalnie ja wam powiem, kurde... ja wam powiem, że ten, że no kurde, grubo by było. To tak by było. Czekajcie sekundę. A! Bo ja tu muszę zaraz powoli się odłączać. Więc wiecie co, ja zaraz tutaj będę mówił, więc nie zdziwcie się, kiedy ja tutaj zniknę. Ja tutaj zniknę, a ten, a... a kurde, ten, a... o, co się dzieje? Zdarzenie jest! A no nie mówię, wspomagam przed 20 Team Nitek, kurde! Jezu! Cyk! Kurde, powiem wam, normalnie... dziękuję wam serdecznie za ten mile spędzony czas, bo no, tak jak mówię, no sobota 8 rano, kto normalny by wstał? Jest ogień z wami, dziękuję, mam nadzieję, że też dowalicie do pieca. Pamiętajcie, że wpłacać możecie jeszcze dzisiaj, cały dzień i jeszcze jutro, bo tutaj będzie dopiero impreza się rozkręca tak naprawdę. A to, co się tutaj wydarzyło, to był zaledwie przedsmaczek. Ale jakże, co to zdarzenie jest kolejne, o kurde! Ja, Nemesion, Team Nitek dla dzieciaków, Nitka, tak jest! Kurde! Jezu, mamy 69 tysięcy! Co tu się dzieje? No przecież mi ryj prawie urwie zaraz z tego ryku w ogóle. Dobrze, Beata już jest! Wiesz co sobie było, jakbym się tak wydarł, jakby Beata jeszcze spała? O Jezu! To by tu taki knockdown wjechał z boku. Jezu, jeszcze oni... dawać! 99, kurde! Jakieś majtki by mi się przydały. Nie mam, mam szmatkę! Tak jest, czat, moi drodzy! 2 minuty zostało, Meritery, dzień dobry, witam serdecznie, 6-9! 6-9 czaty! Tak jest, 69 tysięcy, reżyserka, co to muszę mnie ściągać? Muszę mnie ściągać, bo zaraz normalnie rozerwie gacie. Kurde! 10, jezu, 10, nie 10 tysięcy, tylko 69, 128, łatwo! Kurde, no serio, już mnie uszymano od tych fanfar, dobrze, te wuwuzele wyszły z mody. Powiedziałem, kurde, to zwykłe, 6-9 tysięcy na woświe. Dude, tak było, tak będę mówił. Dzięki wam serdecznie, moi drodzy, jakby co, to podmianka nastąpi, będzie ładniejsza część wośpu po mnie. Emi giercuje, zaraz wchodzi, tam reżyserka, jak mnie słyszycie, to ja jestem ready, jakby co. Ja już chcę spojrzeć, ja mogę, ja szlafroczek, switchik, kawka i easy. Tak serio to muszę spadać z domu. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, wasze serducha. Naprawdę? Super, bawcie się dobrze. My życzę wam dobrej zabawy i udanego weekendu. I dziękuję wam serdecznie dzieciakom, naprawdę, żeście zrobili robotę. Dziękuję wam bardzo. Ja jestem Nitek, miło było występować gościnnie na wośpie. Super sprawa, dajcie do pieca.
No i tak jak mówię, podmianka będzie taka tak ekspres, cyk, bo nie mam włączonej reżyserki, więc nikt mi tego nie powie. No po prostu zniknę i będzie następny stream, także... To wszystko z mojej strony, mam godzinę 10. Dziękuję wam bardzo. No, godzina 10 i bawcie się dobrze. Kurde, aż się daj, naprawdę, ja coś sobie muszę się iść kąpać drugi raz. O 7 rano się kąpałem, muszę znowu. Cześć Patient, cześć Avis, dzień dobry, witam serdecznie, dobrej zabawy. Muszę się umyć znowu, no.